Yeah. Co soboty, bardzo szeroko otwieramy drzwi do piłkarskiego salonu, który dzisiaj w następującym składzie Krzysztof Marciniak, kanal. Plus, człowiek, który z różnymi ludźmi podróżuje, którego można spotkać nie tylko w samolotach. Życie Roman, Dortmund, prawda, futbolu, a także Szymon Borczuch, TVP Dzień dobry. Sport. Dzień dobry panowie. Witamy także was. Zachęcamy do, do dyskusji na czacie, do polubienia tego wideo, do zostawienia suba na naszym kanale. A my rozpoczniemy od takiego tematu, można powiedzieć, last minute, może last hours. Natomiast wczoraj wieczorem komunikat. Krakowi na temat zwolnienia Jacka Zielińskiego. Siedem meczów bez zwycięstwa, taki bardzo efektowny początek rundy, bo przecież zwycięstwo Krakowi 6 do 0 z Radamiakiem, Kto by wtedy pomyślał, że Jacek Zieliński w tej rundzie może jeszcze stracić pracę. Dziękuję trenerowi za poświęcony czas i zaangażowanie w rozwój naszego klubu. Doceniam jego pracę i życzę mu powodzenia w kolejnych sportowych wyzwaniach. Mateusz Druszcz, prezes Krakowi. Taki komunikat pojawił się wczoraj na, na stronie Krakowi. Krzysiek, jesteś zaskoczony tym, że jeszcze przed końcem sezonu to zwolnienie się pojawiło, bo wokół tej posady trenera Krakowi dużo było dyskusji. I myślę, że wielu było przekonanych, że to jest ostatnia runda Jacka Zielińskiego w Krakowie, ale że to jest ostatni mecz. Patrząc tak z perspektywy tego remisu z uks em spodziewałeś się właśnie po tym dwa że że chwilę później już może Jacka Zielińskiego nie być? Takie sygnały już dobiegały, że to może być ten ostatni mecz, bo wszystko było bardzo dobrze przygotowane. Zobaczcie, godzinę po meczu już jest komunikat o zwolnieniu. Za chwileczkę jest już wytypowany trener, który będzie jego następcą, czyli Dawid Kroczek. To w ogóle dzień dużych zmian w Krakowie ogólnie, bo jeszcze Rudolf Rochaczek, musimy pamiętać, absolutna legenda Hoki. hokejowej Krakowi została. Hokejowy ser Alex Ferguson, Tak, może... jak? od 2004 roku prowadził hokejistów Ja, ja tak hokejem się za bardzo nie interesuję, ale nie pamiętam, no, że kiedy postać, tak. ostatni raz spoglądałem na hokeja, no to był Rudolf Rochaczek w Krakowie i po 20 latach dalej, dalej był aż do wczoraj. Natomiast już wracając do piłki, powiedziałaś o siedmiu meczach bez, bez zwycięstwa i to jest taki dobry przykład na to, że Krakowia po prostu swojego potencjału piłkarskiego nie wykorzystywała i to nie jest zarzut tylko już do Jacka Zielińskiego i jego sztabu, tylko też do poprzednich trenerów, no bo jeżeli sobie spojrzymy dzisiaj na skład drużyny pasów, Mamy tam zawodników, którzy są albo reprezentantami swoich krajów, albo oscylują gdzieś w kręgu zainteresowań swoich selekcjonerów. Mam na myśli Hoskonen, Skowgard, Bitri, Maigard swego czasu. Kaka Kakabadze jedzie przecież na euro, do tego Kalman. Więc mówimy tak naprawdę o zespole. W którym jest spory potencjał. Pewnie nie wszyscy go tak postrzegają, natomiast trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że ci piłkarze nie przychodzili też do Krakowa tylko dlatego, że im się podoba pasiasta koszulka. Krakowia też dobrze, godnie płaci. Ci zawodnicy są na wysokich kontraktach. I jednak od wielu lat Krakowia nie potrafi tego swojego potencjału wydobyć. Mówimy też o klubie, który jest stabilny, ma dobrą bazę, ma swój stadion. Tak naprawdę ma wszystko, żeby walczyć o te posady powiedzmy, od, od nie wiem, 7, 6 miejsca w górę, a jednak od lat tego nie robi. I Jacek Zieliński w pewien sposób no padł, no padł ofiarą właśnie tego, że, że tego potencjału nie jest w stanie wydobyć. Widzieliśmy na, na początku naszego programu jeszcze taki bilans Jacka Zielińskiego, jeśli ra, jeszcze raz możemy go pokazać, bo on dość długo pracował w Krakowie, tak patrząc na standardy naszej ekstraklasy, od końcówki 2021 roku, to jest 80, łącznie 86 meczów, 28 zwycięstw, 29 remisów i 29 porażek. Nie wiem, czy możemy sobie to pokazać, jeśli nie, to musicie już uwierzyć mi na słowo, ale też sobie sprawdziłem tabelę za cały ten czas Jacka O Proszę, mamy to. To jest tabela z 90 minut.pl i to, o czym powiedziałeś, użyłeś takiego słowa, które często chyba pada Krzysiek, wobec Krakowi, czyli średnia. No to tutaj naprawdę mamy oddane to też w tej tabeli, bo to jest 80 metrów, 81 metrów i to jest taka sama liczba punktów, która, którą zdobyła choćby Warta Poznań, którą troszkę jednak inaczej postrzegamy, podobna liczba punktów co Radomiak, więc faktycznie dziewiąte miejsce na 24 zespoły, ale oczywiście te, te z końcówki tabeli rozgrywały dużo mniej meczów, bo, bo po prostu z ligi spadały. Taki średniak, ale jednak chyba w złym tego słowa znaczeniu, a nie dobrym. Tylko jeszcze jedną rzecz dopowiem. Od momentu tak naprawdę awansu Krakowi do ekstraklasy, kiedy gra w najwyższej klasie rozgrywkowej, ona się gdzieś buja, tak mówiąc w cudzysłowie, między tam czwartym a czternastym miejscem, ale jeżeli zrobilibyśmy coś takiego jak średnią kroczącą, to ta średnia krocząca byłaby Właśnie w okolicach dziewiątego miejsca, i to jest zdecydowanie poniżej potencjału tego klubu. Takie jest moje zdanie. Kabroman się zgadza? <grym> ja się całkowicie zgadzam. Tu nie mam w ogóle, bo dla mnie to jest zaskakujące w ogóle i troszeczkę niezrozumiałe, że ten klub nie próbuje zaatakować czołówki. Tak? Przy stabilnych finansach, pamiętajcie jedną rzecz, Krakowia ma, ma jednak stabilne finanse. Miała wcześniej, ma teraz miłość śmierci świętej pamięci profesora Janusza Filipiaka, to też ta odpowiedzialność jest zachowana, jeśli chodzi o jakby rodzinę i, i, i firma, stała się wręcz stuprocentowym udziałowcem Krakowi, prawda? Nie zmieniło to postrzegania tego klubu, a no wyniki są takie sobie. No bo jeśli mówicie o dziewiątym miejscu, prawda? To jest przeciętniactwo jak na ten klub, to, 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 to jednak, jak sobie pomyśleć, to Michał probierz tam oczułówkę próbował się z, z dwa razy bić. I zdobył Puchar Polski. Była tak? średniakiem. No właśnie, to Puchar Polski jest też trofeum, które no, cenimy w polskim środowisku piłkarskim przez ostatnie dekadę tym bardziej wzrosła wartość tego pucharu w każdym aspekcie. Trofeum to zawsze w historii klubu zostanie. Bo jak tak patrzyłem teraz przy okazji awansów do finałów w Pogoni czy Wisły. To no media przywołują każdy puchar. Czy on był rozgrywany, wiesz, za jednego prezesa, za drugiego, za PRL-u, za wczesnego kapitalizmu, za obecnego kapitalizmu i tak dalej, i tak dalej. Za drugą jak cofniemy się w czasie jeszcze, bo, bo ten puchar to różne, różne momenty przeżywał w historii, no to każdy puchar jest warty, ale on dzisiaj jest bardzo dużo warty z punktu widzenia no finansów, prestiżu, zainteresowania i tak dalej, i tak dalej. No to, 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 to robisz przynajmniej puchar. Ja się zastanawiam na temat Stadionu, bo wymieniliście bardzo wielu, ja też patrzę na niektórych tych piłkarzy, Kalman mi się na przykład bardzo podoba jako możliwości, tak? ale zastanawiam się jak tak znacie kadry Krakowi, czy to jest dobrze skonstruowana kadra? Znaczy to widać, że, że niekoniecznie jest dobrze skonstruowana, bo, bo, bo na boisku to widzimy i właściwie to jakby dodając tylko do tego co powiedzieliście, no to brak, brakowało właściwie od lat w Krakowie jakiejś jednej spójnej myśli. Tylko ciągłe transfery. Mimo tego dłuższego czasu, tak, w którym tak. pracował trener Zieliński. Tak. Nie? tak. E... To wrzucę sobie inny temat, mhm. Szymon, bo tutaj widzimy 12 miejsce Krakowi 27 rozegranych meczów, czyli więcej niż większość zespołów. I to jest na ten moment, to się oczywiście może zmienić jeszcze po choćby dzisiejszych spotkaniach. 5 punktów przewagi nad strefą spadkową. I tak myślę, że jak się większość zdecydowanie zgadza, że. To prawdopodobnie miała być ostatnia i tak runda Jacka Zielińskiego, ale czy to zwolnienie w tym momencie i powierzenie drużyny do końca sezonu, o czym też Krzysiek mówił, że od razu pojawił się taki komunikat, że Dawid Kroczyk będzie prowadził, czyli dotychczasowy trener rezerw. Czy ten ruch ciebie przekonuje? Bo to jest taki ruch, kiedy powierzamy troszkę niesprawdzonemu trenerowi jednak być może walkę o to, aby Krakowie już tak na absolutnie serio nie zamieszała się w walkę o, o utrzymanie. która to... Teraz... Pięć punktów nie, nie. przewagi, to, to trochę 5 jednak. Pięć punktów jest. przewagi, tam jednych rzeczy jeszcze nie było widać w tej tabeli. Raptem pięć zwycięstw w Krakowi w tym momencie, w całym sezonie. 27 kolejek. Pięć zwycięstw, no to mniej mają tylko te drużyny ze strefy spadkowej, tam tyle samo ma, zdaje się, puszcza i jeszcze jeszcze jeden zespół. No to jest naprawdę dramatyczny wynik, biorąc pod uwagę to, o czym mówiliśmy, o czym wy tutaj wspomnieliście, o tym potencjał, te możliwości. No i to, jakim klubem Krakowia chce być. Sąsiedztwo z wartą w tej tabeli ery Zielińskiego, no także działa na niekorzyść Krakowi, bo wiemy, w jakich realiach funkcjonuje Warta Poznań. Jakby to, to są kompletnie przeciwne bieguny, zupełnie finansowe i, i Organizacyjne. Wracając do okoliczności, no dziwne to jest, to jest chyba tak najdelikatniej powiedziane, no bo trener Dawid Kroczek został zaprezentowany jako trener rezerw, rezerw, które jak wiadomo de facto nie istnieją, nie grały, nie, ta, ta, była, ta sekcja, była, ta drużyna była zlikwidowana, ma, mają ma być grać przywrócona, on tak został zatrudniony raptem, nie wiem, no tam 3-4 tygodnie temu I, i na zachętę dostaje pierwszą drużynę na ostatnich. A nie macie wrażenia, że kolei. Mateusz Druż w ogóle nie boi się takich ruchów, jeśli chodzi o trenerów nieoczywistych, tak jak jego karta prezesowska no to wskazywała, że on raczej się nie boi jakiego ruchu, natomiast ten ruch jest wymuszony przez tą tabelę. Ja bym tak to odczytał, bo jeśli my mówimy, że drużyny, które mają ileś punktów straty do Jagiellonii, no mają szansę na mistrza, tak? Czyli widzę, nie wiem, Legia Warszawa czy, czy, czy Pogoń, to tym bardziej e, widzimy, że, że Krakowie jest zamieszana w, w walkę przed spadkiem. Tak? To tylko taki Roman rozumiem na prosty efekt nowości wstrząsu, tak? że, że pojawia się nowy trener. Mobilizacja chwilowa. Właśnie to jest ciekawe, bo ten ruch biorąc trenera ze środka klubu, który jednak nie był tak blisko pierwszej drużyny, no to liczysz na to, że to spojrzenie będzie troszeczkę inne. Nie chcesz też pewnie zatrudniać trenera z zewnątrz na siedem na kolejek, no bo musiałbyś mu oferować troszeczkę dłuższy kontrakt niż na, na ten ostatnie półtora miesiąca rozgrywek. Natomiast... Dziwi, dziwi ten ruch, jasne. To jest trener jeszcze bez UEFA Pro. On teraz dopiero złożył dokumenty na to, żeby się dostać na, na kurs UEFA Pro, więc tam musi jeszcze być odpowiednia zgoda, żeby on ten zespół mógł poprowadzić. Natomiast de facto jest to bardzo podobny ruch do tego, co zrobiła przed rokiem Jagiellonia Białystok. Jagiellonia Białystok wzięła Adriana Siemieńca, trenera rezerw, trenera szerzej nieznanego publiczności w Polsce, po to, żeby uratował Ekstraklasę i gdzie jest dzisiaj Jagiellonia, też doskonale Prawda. wiemy. Ja nie twierdzę, że to jest przypadek jeden do jednego, że tak się to wszystko ułoży. Podobnie powiedzmy, że Korona Kielce z Kamilem Kuzerą też postąpiła podobnie, tylko, że to był trener bliżej po prostu pierwszego zespołu i Właśnie, wcześniej wiesz, jest, przejął go. Tu jest jednak człowiek mocno z zewnątrz, jakbyśmy na to nie spojrzeli. Adrian Siemieniec, ostatnio kolejni jego przełożeni się wypowiadają, właściwie od momentu, gdy on zaczął robić te dobre wyniki, z Ireneuszem mamrotem na czele, że on Mimo młodego wieku, on ma już gigantyczne doświadczenie w roli asystenta u boku różnych trenerów i, i, i przyglądał się na piłce na poziomie ekstraklasowym, w sumie dosyć długo. No i potem w tej Jagiellonii też trochę popracował. Był, był tam, de facto był w tym klubie, pracował z, z innymi drużynami. Więc owszem, założenia tutaj, jakby tak czysto na papierze, w Krakowie są słuszne. Ja nie mówię, że to się nie uda, ale ryzyko jednak jest dosyć spore. Podejrzewam, że z Jackiem kim tak krakowie jakoś by się doczłapała do końca sezonu na, na bezpiecznym miejscu. No ale widać, że Mateusz Druższ lubi jakiś element zaskoczenia, lubi wprowadzać swoje zmiany. Jak powiedzieliście, to wisiało w powietrzu, tak? Pojawił się nowy prezes już jakiś czas temu. Stopniowo, tak delikatnie te zmiany wprowadzał. Nie chciał robić jakiejś rewolucji. Stefan Majewski, który dostał się z klubem, więc to, to wszystko tam powoli postępowało. Jacek Zieliński no, był, to było nieuniknione elementem tej układanki. Chyba, że po tym 6 do 0 z Radomiakiem nadeszłyby kolejne efektowne zwycięstwa, no to wiemy, że pewnie usiedliby do stołu i zaczęliby się zastanawiać, co dalej. A tak no, doszło do czegoś nieuchronnego pewnie trochę szybciej, niż wielu się spodziewało. Jacek Zieliński jeszcze tylko wiedział. Co się też kroi, no bo jeżeli układasz y, sztab sportowy, czy y, piąt sportowy w klubie, nie konsultując tego z pierwszym trenerem, no to on doskonale wie i masz kontrakt tylko do, do czerwca, no to zdawał sobie sprawę z tego, że jego dni są policzone, no tylko kwestia tego samego już ruchu, który jest dla mnie trochę ruchem dla zrobienia ruchu, żeby pokazać, że nie siedzę z założonymi rękami i to jest bardzo częste w w futbolu ogólnie, nie mówię, że tylko w polskim, że jeżeli coś nie idzie, to musimy mm -hmm. coś zrobić. A coś to nie znaczy, że, że to jest ruch od, od A do Z no tak so, no To jest takie mityczne szukanie impulsu. nic nie, nie chcę złego impulsu powiedzieć impulsu. o trenerze Zielińskim, bo I a, Natomiast uważam, że jeśli nie wygrywasz siedmiu meczów z rzędu, tak? i jeśli spojrzysz na tą tabelę realnie i pewnie jeszcze, zobaczysz jeszcze plan meczów na do końca a sezonu, właśnie, to, jest to, gra, a teraz to moim zdaniem Druszczy ja też nie, broń Boże nie rozmawiałem z nim, nie wiem jakimi przesłankami się kierował, ale musiał wiedzieć, że trener, który odchodzi już nie da żadnego impulsu i jest niebezpieczeństwo w ogóle degradacji. Bo, bo tabela to pokazuje, tak? Gielonia teraz tak, e, przepraszam, Krakowie, ale właśnie z Gielonią. E, wyjazd, później u siebie Puszcza, wyjazd na Lecha Poznań, u siebie no, brawo. Zabrze, wyjazd na Śląsk no. Wrocław, u siebie Raków Częstochowa i na koniec. Wow! Roku. Ruch, no wiesz pomyślałem jeszcze o jednej rzeczy, jak no powiedziałeś, to... że to jest podobny o. trochę ruch, jaki zrobiła Jagiellonia z Adrianem Siemieńcem i ten ruch wypalił bardzo. Jestem ciekaw, ilu teraz trenerów właśnie takich nieoczywistych dostanie na tej podstawie może swoją szansę, bo to kiedyś tak znaczy, było to się wiele dzieje. lat temu, jak A no wie, ale to nie... Guardiola został trenerem Barcelony. Każdy i szukał Guardioli. Z rezerw, to każdy szukał, nam zdaniem... wypaliło, to my weźmiemy I też coś 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 takiego, takiego nie, naszego. To się dzieje, tak. Kroczek jest efektem Siemieńca, wcześniej Szulczka i tak dalej, tak. i tak dalej, to już się dzieje. To Szulczek był pierwszy w tym znaczeniu. To, Ale to tak, mieliśmy sobie, trenera, który pracował. Riemieniec działa wody, dzisiaj tak. bardzo na wyobraźnię bo no w ogóle no jest liderem, jego drużyna gra przeefektownie, jest przecudnym facetem, który też w tym środowisku widać, że nie boi się zabierać głosu, że ma osobowość, i tak dalej. Natomiast Szulczek był pierwszy, co bym powiedział, że to był taki ta karuzela trenerska, ona co to, to, to nie jest tak, że nigdy się nie zmienia, ale jednak jest, gdzieś była zastała, później trochę się zmieniła, ale pewne nazwiska ciągle i wciąż się powtarzały, prawda? Jak wprowadziłeś szulczka i to by się nie udało, to tam ci by znowuż... pamiętajcie, tamte środowisko starszych trenerów, ono też się broni przed takimi rzeczami, tak? No przecież to jest wiadomo, to jest jasne. W różny sposób się broni. No wiadomo, że nie może podyktować prezesom, ale uświadamia pewne rzeczy. To są podprogowe pewne działania i tak dalej, żeby nie wpuszczać tej młodzieży trenerskiej na tą karuzelę Ale Szulczek to absolutnie przełamuje. No tak, ja rozmawiam z tymi starszymi trenerami. Ja, wiem, skoro ja panu jestem panu reporterem. Na... Szulczek co... on dla was jest takim, bo o tym pisałeś by chyba w WP Sportowe Fakty już kilka dobrych tygodni temu. To jest dla was taki dobry kandydat na nowego trenera Krakowi? Szulczek jest świetny, bo Wiecie co, mnie, mnie zawsze ciekawi, wiecie, ja, ja mam zawsze nieoczywiste wnioski. Szulczek jest oczywistym wnioskiem dla dużego klubu. Tak, miałem przyjemność ostatnio rozmawiać z dyrektorem sportowym Legii, Jackiem Zielińskim, który przecież zna Szulczka ze wspólnej pracy. E, oczywiście i jemu się bardzo podoba, broń Boże, że, że zmienia Szulczek mm. dzisiaj Runajicza, prawda? Rozmowa jest hipotetyczna na temat młodych polskich trenerów, czy ciekawych polskich trenerów. I ja bym powiedział, że Szulczek, Dzisiaj byłby dla mnie, ale dla mnie, nie dla kogoś innego, kandydatem do Legi, Lecha i tak dalej. Oczywiście ktoś powie, właśnie Jacek, mój, a pamiętaj, a profilowanie trenerów, a sposób gry, sposób gry warte jest inny niż Legi, czy Lecha, etc., etc. Moglibyśmy godzinę spędzić na temat, czy Szulczek będzie pasował do Legii, czy do Lecha, prawda? Natomiast ja Wam powiem inne nazwisko jeszcze. Dla mnie, trenera na przykład, którego ja zachwycony jestem, Kamil Kiereś. Kamil Kieryś. i ja się zastanawiam... Marcin Broż, gdyby poczekał, myślę, no, że... Bo, Mar Marcina nie, nie rozumiem, że przyjął propozycję, ale to jest moje spojrzenie na, na, na ten klub, tak? Ja nie rozumiem fu zasady funkcjonowania tego klubu. Ja wiem, że tam wykładają prywatne pieniądze, mogą robić co chcą, ale ja i tak tego nie ale rozumiem. dla Marcina, to, to, to tylko ad vocem, tak? Marcin Broż poszedł do takiego klubu, który jest, ma prywatnych właścicieli, bo nie, chce, nie chciał się z tego, co tam słyszałem, bawić w, znowu w kluby miejskie, bo wie, jak to już funkcjonuje i tu Tutaj dostałby dokładnie taki sam klub, tylko o klasę rozgrywkową wyżej i z dużo większym potencjałem. Jedną rzecz, ja też jestem pewny, że Marcin Brosz. Tak jak ja znam rynek trenerski w Polsce, podyktował swoje warunki w niecieczy, tak? Na jego zasadach będzie funkcjonowały pewne rzeczy, jeśli chodzi o sztab, jeśli chodzi. No tak, no, panowie, no, wiecie, no, ja wie, wy... wiecie, inaczej za No tru... to dobrze, Marcinowi Broszowi. Nie, no, nawet... na... Każdy tam chciał swoje warunki dyktować. Ale nie, 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 to no, ale, ale nie każdy. To może ty masz też. Ano, wie, ja ale jedną inne, rzecz to jeszcze. To ja to ja to jest, to skończę to jeszcze wątek doło. Kamila Kieresia, bo tak się zastanawiam, miałem ostatnią okazję wysłuchać. E, te, Rozmowy um, Pawła Gołaszczyskiego na polska, naprawdę futbolu ekstra z tym trenerem. Słuchajcie, tak jak. Ci gość, ten gość, a ja go też znam osobiście, kilka razy widziałem go na, w futbol, Football, Żydar go zapraszał. Facet się normalnie komunikuje, mówi o personaliach. Dzisiejszy świat trenerski, on się też zmienił w stosunku do tego, co było od dekadę temu, że, że tajemnica, nie, nie rozmawiam o nazwiskach, nie rozmawiam o problemach, wiecie o co chodzi. No, naprawdę ten świat futbolu się bardzo zmienia. Mówisz o Kamilu Kieresiu. A I Kieres ci wytłumaczy, dlaczego gra ten, a tamten, a co zrobił, jak przy Idzie z góry, ja te klimek to jest chyba najbardziej transparentny prezes w całej ekstraklasie. Okej, ale kiedyś tak się zachowywał: czy pracował w Łęcznej, czy w Bełchatowie, czy pracuje w Stalimierze. Ja sobie tak myślę. Facet z takim potencjałem. I jeszcze zobaczcie, jaki ma. kireś pracuje w takich klubach, że sam musi dobierać sobie piłkarzy do składu. To wyobraźcie sobie, jakby miał, pracował ramię w ramię z mądrym dyrektorem sportowym. Ja nie mówię, że bo to jest też często spór, kto ma decydować o konstrukcji kadry. Dobra, niech decyduje dyrektor sportowy. Krzyśka robimy dyrektorem sportowym, a mnie trenerem. Niech on decyduje, ale niech mnie skonsultuje, tak? A jeśli ja mam mądre spojrzenie na piłkarzy, to ja mu pomogę, a on mi. I będzie jakieś, wiecie, na koniec dyrektor sportowy zostaje, a trener leci, bo to też jest często taka prawda e, futbolu, która jest. Natomiast ja sobie tak widzę takiego, Kieresia w dużym klubie, powiecie, że to nie jest pokolenie e, Szulczka, prawda, czy, czy, czy Siemieńca i tak dalej. to nie o to chodzi. Tylko taki gość, jakby dostał realną szansę w dużym klubie, to było mega ciekawe. Do, do, Jakie nazwisko do, właśnie do masz wątek? Nie, no, to... Marek Papszun. A, a no to. <laughs> no to zapom... żeby było weselej, to już ja nazwisko salo Fejo I, te, no. I teraz możemy już <laughs> mieszać w tym kotle do woli. Y, bardzo ciekawy wątek tutaj faktycznie roman <laughs> z Kamilem Kieresiem bo jest jakaś taka pula trenerów, do których często te łatki są przyklejane tak, czyli Kamil Kiereś trener drużyn, żeby nikogo... Stali nikomu... mielec, z Górnika Klubów łączna. prowincjonalnych, tak, klubów, gdzie nie ma presji, gdzie nie ma dziennikarzy, którzy ci siedzą na głowie kibiców, którzy tak wielką presję wywierają. Wiem, że swego czasu Leszek Ojrzyński, tak, już był prawie w Legii, no ale jednak coś tam nie zagrało. Między innymi to, że to jest przecież trener nie wiem, na Koronę czy Arkę Gdynia, niekoniecznie na, na Legię Warszawa. Musi znaleźć się odważny, taki pierwszy, który, który przełamie pewną serię. Ja z drugiej strony, jeżeli Maciek jeszcze mogę, tak odwracając temat, no bo, bo Wszyscy, jak tu siedzimy, darzymy dużą sympatią Jacka Zielińskiego. Czy wy jeszcze sobie wyobrażacie, że Jacek Zieliński wróci do Ekstraklasy? Że... Tak. To akurat uważam, że doświadczenie, to skakura, się... nie? doświadczenie wciąż jest w scenie, bo widzę ten ruch, o którym rozmawiamy, bo on jest dosyć szeroki. To jest Daniel Myśliwiec, to jest właśnie Dawid Szulczek, który to zapoczątkował, to jest Adrian Siemieniec, Kamil Kuzera, Dawid Szwarga i tak dalej. Moglibyśmy tych trenerów wymieniać nie tylko z Ekstraklasy, ale też z pierwszej ligi chociażby trener Lechig Gdańsk, myślę, że tutaj by się doskonale w to wpisywał, jest liderem swojej lidze. Natomiast to doświadczenie wciąż jest w cenie i to pokazuje doskonale Jan Urban i nie wiem, Jacek Magiera, czy, czy właśnie Jacek Zieliński będą chętni na Jacka Zielińskiego, bo to jest wciąż fachowiec, to jest trener, który zdobywał Mistrzostwo Polski. Natomiast... Tak mi się słaby start na początku kolejnego sezonu takiej drużyny z drugiej części tabeli wcale nie zdziwił. Tak, tak. Natomiast jeszcze szukali wtedy między innymi jedno, Jacka Zielińskiego. Jedna tylko refleksja... Zobacz jak zafałszował obraz ten pierwszy mecz właśnie z Radomiakiem. Kto by, kto by przepuszczał, że po tamtym spotkaniu, które było nie, nienormalne troszeczkę w swoim przebiegu, biorąc pod uwagę dwie czerwone kartki i chociażby jakie sytuacje wykorzystywała Krakowia. Tam było XG poniżej dwóch, strzelili sześć. I po tym meczu. Radomiak dostaje 0-4 w następnym spotkaniu. Dzisiaj patrzymy na tabelę. Radomiak ma chyba trzy punkty więcej niż Krakowie za, za ten okres 2024 roku. Więc czasami jeden mecz potrafi bardzo mocno zmienić narrację. Zupełnie niesłusznie. Znaczy tam było jeszcze to zwycięstwo nad Legią w tym zaległym meczu na koniec rundy jesiennej. Krakowi. Ja mówię tylko o 2024 tak, roku. Jak prawda. zespoły wystartowały i gdzie są tak, te teraz. W porównaniu Krakowi z, z Radomiakiem jak najbardziej. To jeszcze puentując tylko te rozważania na temat trenerów z różnych pokoleń to mimo wszystko Dawid Szulczek, jak pamiętamy przed meczem zagłębie mówił o swoich marzeniach <grych> związanych z tym, żeby pokonać w końcu Waldemara Fornalika i cały czas ta sztuka mu się nie udała. To na koniec tego tematu jeszcze też zachęcamy was do głosowania w naszej ankiecie, czy to jest dobra decyzja Krakowi, czy nie. I tutaj też kibice głosujący mocno podzieleni, 52% że to dobra decyzja, a 48% że rabin zła decyzja, tak, drugi drugi rabin faktycznie tak. to wszystko się na koniec sezonu okaże, jak już będzie... Wiadomo, tak. czy Krakowie nadal będzie występowała w Ekstraklasie. Zanim kolejny temat, jeszcze informacja o partnerze naszego programu, którym jest catering pomelo, czyli dieta pudełkowa z szerokim wyborem menu, a na naszych widzów czeka specjalny rabat. Więcej informacji znajdziecie oczywiście w opisie naszego programu. My natomiast przejdziemy sobie do takiego tematu, który też poniekąd wykrował wczorajsze spotkanie, chociaż to późniejsze, czyli zwycięstwo radomiaka z Rakowem Częstochowa. Chociaż i tak planowaliśmy sobie porozmawiać o tym. Kto najbardziej w ekstraklasie z tych topowych klubów z poprzedniego sezonu marnuje potencjał, ale możemy tutaj teraz zobaczyć, to jest terminarz 27. kolejki ekstraklasy, dwa mecze rozegrane. Niedziela hitów, o tym też sobie porozmawiamy. Natomiast wpis Michała Świerczewskiego, właściciela Rakowa Częstochowa. To tutaj Krzysiek, fajnie zauważyłeś, że dwa ostatnie wpisy to są takie wpisy po niezbyt udanych spotkaniach na profilu Michała Świerczewskiego. Po meczu spuszczą byłem zły po ruchu rozgoryczony. Dziś nie jestem w stanie opisać tego uczucia. Uwierzcie, że przeżywam to, co najmniej równie mocno jak wy. Dziś jednak nie będzie żadnych decyzji. Na początku tygodnia ogłosimy, czy i ewentualnie jakie podejmiemy działania, czyli początek przyszłego tygodnia to, to być może jakieś konkretne decyzje, być może po prostu dalsza kontynuacja pracy Dawida Szwargi. Czego wy się spodziewacie po, po właśnie tych decyzjach Michała Świerczewskiego? On bardzo tajemniczy tutaj czy, był na, na to Twitterze. Jest z jednej, z jednej strony za, zaznaczył, że jakieś decyzje możemy Nie, podjąć, a z odbieram drugiej Odbieram to, tak jak rozmawialiśmy tak. przed chwilą o, o Krakowi i tej decyzji trenerskiej, jak Krzysiek powiedział, że trzeba jakieś ruchy wykazać, że, że działamy, że reagujemy, że widzimy, co się dzieje, to tak odbieram ten wpis. Trzeba znaczy, coś napisać. Tak, tak. Znaczy Michał Świerczewski po prostu pamięta, co się wydarzyło po poprzednim jego wpisie, po porażce z piastem Gliwice 0 3 w Pucharze Polski, bo 4-0 z Lechem Poznań. Teraz Raków, w najbliższej kolejce gra z Legią Warszawa u siebie, więc może liczy na podobny efekt, to tak pół żartem, pół serio. No chyba chcę pokazać, że jest, że jest cały czas przy drużynie. Byłem akurat w mecz, na meczu z Ruchem Chorzów. Nie, nie było Michała Świerczewskiego, miał jakieś swoje sprawy do, do załatwienia, więc, więc oglądał to pewnie w telewizji. Natomiast no, musi reagować na, na bieżąco, pokazać, że trzyma rękę na pulsie, bo sytuacja jest... No, najde, najdelikatniej mówiąc, niepokojąca. Wczoraj bardzo dużo takich ironicznych wpisów w odpowiedziach kibiców hmm. innych klubów. Panie Michale, kontynuujemy pracę z Dawidem <grym> Szwargą. Daj, <i> pełne poparcie <grym> i tak dalej. Znaczy, ja, sezonu. Pytanie, czy one były w 100% tak ironiczne, czy nie były? Właśnie. Znaczy, znamy znamy. Tak nie, miały zachęcać oczywiście Michała Świerczewskiego do dalszej współpracy z Dawidem Szwargą. Ale ty, Roman, gdyby Michał Świerczewski wykonał taki telefon do ciebie i zapytał, Roman, pomóż dorać, co tu. Zrobić, to, to jednak uważałbyś, że należy się trzymać tej decyzji podjętej przed tym sezonem, czyli do końca sezonu, przynajmniej do końca? Nie, nie ruszałbym szwargą. Dawidan szwargą, czy nie, nie, na koniec sezonu jakiś ruszłbym. nerwowy ruch, ale może on przyniesie efekt? Nie ruszałbym w szwargi, naprawdę. No, ja rozumiem, że, że, że to jest rozczarowujące pasmo takich meczów i strasznie nierówna gra Rakowa, prawda? Trochę to... mam wrażenie męczące też oko kibica. No, ale to Braków tak z reguły grał sposobem, tak? Nawet za na to nie był porywający ofensywny futbol za często, tak. To była drużyna z fani grająca, ale Szwarga chciał kontynuować tą ligę, linię. Natomiast nie wiem czy zmiana tu trenera, no, wiecie na koniec no, najłatwiej jest zmienić trenera. Tak? No powiecie, że tu w Krakowi dobrze, ja też nie wiem czy dobrze, bo po efektach poznacie. Tak? Ryzykuje druż, ale uznaje, że, że się wyczerpało to. I pytanie, Świerczewski mi się ten wpis w ogóle nie podoba, bo albo zwalniasz, albo zostawiasz. Tak? Albo deklarujesz chęć i nie deklarujesz w stylu dawnego polskiego działacza. Na pewno zostaje, a po następnym meczu go nie ma. To, Trener ma nasze pełne wsparcie. To, to, to wiecie, dzisiaj troszeczkę świat też się zmienił. Ja rozumiem, że, że świat, w świecie futbolu komunikacja jest dzisiaj wszechobecna i potrzebna i tak dalej. No Ale gdzieś, się, moim zdaniem, ten wpis podważa szwargę. Tak, tak ja to czytam, no to tak? Oczywiście, że tak. No to, znaczy, no, na nie... pewno nie, nie buduje trenera. Znaczy, no, daje do zrozumienia, że solidny Że roz... drapie się a, że, w głowę. Rozważa, tak. No rozważa, no, tak. rozważa no, że, bo... Że, bo... że szef, właściciel klubu. Drapie się, poważnie, się drapie w głowę, po raz kolejny się drapie w głowę, no to, to, ja, to, to niczemu nie służy, wydaje mi się, to niczemu nie służy. Natomiast e, trener, słuchajcie, Szwarga też jest fachowcem, też młodym, zbierającym doświadczenie, wrzuconym na bardzo głęboką wodę, ale ktoś taką świadomą decyzję podjął, tak? to świat Przecież no, nie wymusił mu Kołtoń czy Marciniak czy Borczuch e, trenera, tak? Bożydar Iwanow tu siedział na tym miejscu i mówił, że właśnie będzie sz, e, szwarga za następną, muszę powiedzieć, że kilka tygodni czy nawet kilka miesięcy przed oficjalnym ogłoszeniem. Boży to czuł, ale Boży no, jeździł, był na zgrupowaniach tego klubu, widział rolę szwargi w sztabie na, tak? No i potrafił to rzeczywiście gdzieś wyprognozować, ale też nie sądzę, że nawet Bożydar Iwanow powiedział prezesowi Świerczewskiego, Panie, zrób pan szwargę, nie? Także, natomiast wydaje mi się, że to, to jest fachowiec, który zapisze swoją kartę trenerską bardzo dużą w Polsce. Natomiast czy on powinien tu, tu nie wiem, skończyć pracę w Rakowie? Ja, ja bym uważał, że nie, że dopełnieniem niech będzie nie cały to. sezon, tak? Natomiast wiecie dlaczego Świerczewski się tak niepokoi? Koszty są potężne. Brak Europy dla Rakowa, to słuchajcie, kolejny raport finansowy Ekstraklasa Piłkarskiego Biznesu Tortona. No pokaże jaki jak to jest kłopotliwe dla klubów, które mają straszne koszty płacowe. Walka idzie o puchary, tak? A Raków ma nieprawdopodobne koszty płacowe, podobne do Legii czy Lecha. Bo to też, wiecie, zatrudnienie w Legii i w Lechu, te koszty, które tam są pokazane, jeśli chodzi, kadra Rakowa kosztuje około 40 milionów złotych. To Legii koszt płacowy pierwszego zespołu, nie mówię o całym klubie, bo jest trochę inny, ale Legia jest innym klubem niż Raków, to jest 44 miliony. Czyli ta różnica w płacach między Legią a Rakowem naprawdę jest niewielka, szerokość kadry Rakowa wynagrodzenia piłkarzy rezerwowych. W tym sezonie 22-23, tak? Który... Ja się odwołuję do, no, do tego, co okay. znam. Tak, no. Teraz mieliśmy transfery, nie, które za drobne nie były przeprowadzane, więc na, na pewno ten aspekt finansowy działa na wyobraźnię także Michała Świerczewskiego. Myślę, że to jest jeden z tych prezesów, właścicieli, którzy też lubią trochę na sobie skupić uwagę, pokazać, że oni mają wpływ, że oni decydują, że oni są jednak najważniejszymi ludźmi w klubie, a jednak Teraz trochę sprawdza się taki scenariusz, który potwierdza, takie jest moje spojrzenie, no taką teorię, jednakże to oczywiście jest klub Michała Świerczewskiego, ale to, to w dużym stopniu był klub Marka Papszuna. I to była drużyna stworzona przez Marka Papszuna i. Gdy zmieniasz trenera w takich okolicznościach po tak długim czasie pracy poprzedniego szkoleniowca, który de facto stworzył ten zespół, który tam właściwie wszystko wybudował, jak wiemy, nie ma co do tego wracać, od najmniejszych podstaw, no to przeprowadzenie takiej zmiany jeden do jednego, z sezonu na sezon, w takim momencie, kiedy drużyna wchodzi po raz pierwszy na scenę europejską w grupie, kiedy do tego mamy kontuzję Iwiego Lopeza, innego rodzaju kłopoty, dodatkowa presja kalendarz, no to nie jest łatwe. Ale wydawać mi się mogło, że to największe wyzwanie będzie właśnie w tej pierwszej rundzie, bo nie dopoczynasz dość... pracę Dawid Szwarga jako sam Samodzielny szkolenie, więc jeszcze, jeszcze musi łączyć Puchary tak, z Ligą. No nie udało się wielu bardziej doświadczonym prawnikom, a teraz e, na wiosnę miał ten czas zimą, żeby przepracować, i pozostało już tylko Ekstraklasa, Więc tak. wydawało się, że będzie to łatwiej. Prawda, to prawda, natomiast tutaj jest tylko i aż to każdy piłkarz i trener ekstraklasy pewnie innej ligi też powie i powtarzają, że runda wiosenna to jest jakby zupełnie inny świat w porównaniu z tym co się dzieje jesienią. Jesienią grasz ze świadomością, że sobie to wiosną odrobimy, odbijemy, że będą jeszcze mecze, że mamy przygotowania, zgrupowania i tak dalej. Teraz nie ma nic. Teraz zostaje siedem meczów i patrzysz w tą tabelę i widzisz, że to wszystko topnieje, że ci znika, że to ci wypada, wymyka się z rąk. I to są dla Dawida Szwargi też nowe okoliczności. Ja się zgadzam z tym, co ty powiedziałeś. Że to, co powinno świadczyć na korzyść Dawida Szwargi, to jest właśnie po zimowym okresie, kiedy troszeczkę więcej jest czasu. Przecież oni jesienią w ogóle nie trenowali. To jest taka prawda, że to był lot, rozruch, następny mecz, jeden dzień nachodzonego, często jakiś trening taktyczny, bez, bez poważnej jednostki. To jest pierwsza sprawa. Druga, warunki treningowe w, Rako w Częstochowie są dramatyczne. To znaczy, trzeba, to, trzeba sobie to jasno powiedzieć. Nie wiem, czy piłkarze będą chcieli tak oficjalnie o tym mówić, ale w nieoficjalnych rozmowach oni po prostu mówią, trenują czasami na połowie boiska, bo druga połowa jest tam zniszczona, zalana, nie nadaje się po prostu do użytku. Jedna z kontuzji, którą Raków ma, ma ich całe mnóstwo, wynikała bezpośrednio z warunków treningowych. Po prostu piłkarz się rozjechał na nieprzygotowanym za dobrze boisku. Więc to są fakty, o których mówimy. I teraz, licz... ja szczerze mówiąc, spodziewałem się, że runda wiosenna będzie należała do Rakowa właśnie z tych powodów, że było więcej czasu że troszeczkę ci piłkarze dojdą do, do siebie, że Iwi Lopez wróci na ten już ostatni decydujący okres. Natomiast przed chwilą pokazaliście wyniki Rakowa i one wyglądają bardzo źle, bo tracone są punkty i z Beniaminkami i powiedzmy z zespołami z, gdzieś tam ze środka i, i dolnej części tabeli. Tyle, że uczę się troszeczkę też patrzeć na mecze. Nie przez pryzmat tylko i wyłącznie wyniku, tylko samej gry. I teraz patrzysz sobie, spuszczą niepołomnicę. Absolutnie Raków jest dużo lepszy. Ma moment, żeby to spotkanie zamknąć. Gra przecież z przewagą jednego zawodnika. Przypadkowy rzut karny w końcówce i się ta narracja już totalnie <coughs> zmienia. Z uks wypracował sobie Raków w sytuacji tyle, żeby strzelić cztery gole. Bobek bronił fantastycznie. Skończyło się bardzo rozczarowującym wynikiem 1 do 1. Mecz z ruchem. To już jest moment, kiedy ta tendencja jest w drugą stronę. Totalnie śnięty zespół, nie przypominający sam siebie. No, ludzie tam przecierający w Częstochowie oczy ze zdziwienia, jak słabo i powoli gra raków Częstochowa. I teraz Radomia, który, no, mecz, w którym tracisz dwa gole strzelając je sobie sam. No, trzeba sobie to jasno powiedzieć. No, dosłownie jeden gol jest strzelony samobójczy, a drugi, no, to jest błąd Kacpra, błąd Bieszczada, który, no. Zdarza się, ale się zdarzyć nie powinien. Pewnie gdyby tam był Kowaczewicz to, to duża szansa, żeby ten gol nie padł. Na poziomie ewolucjonalnym takich przebitek Raków był po prostu tego dnia mniej zdeterminowany, wolniejszy o tempo niż, niż Radomiak. Wciąż stworzył sobie sporo sytuacji, żeby ten mecz co najmniej zremisować. Dlatego uważam, że ta tendencja po prostu jest niekorzystna. Gdyby to cały czas rosło, gdyby te mecze, nawet wyniki były niekorzystne, ale gracie napawała optymizmem, gdyby gracie przekonywała w 100%, to myślę, że tej dyskusji nie byłoby na tym poziomie. Ale w zawodowym futbolu nikogo nie interesuje przebieg meczu, interesują tylko wyniki. Tak, sobie tylko patrzę na terminarz teraz, Rakowa do końca sezonu. Legia najbliższa. Legia, mecz, tak? potem górnik, potem wyjazd na Zagłębie, potem pogądź tydzień u siebie, wyjazd na Krakowie i kończą śląskiem tak. wrocław. Tak, przynajmniej teoretycznie patrząc na Rywali, to łatwo już było. Było, a teraz, teraz będzie trudniej, natomiast ty się turman chyba Powiem jeszcze jedną rzecz, co, bo czasami ja uważam, że oczywiście ten klub napędził Paprzą, bez dwóch zań, ale jednak za pieniądze nie? I Świerczewski też był na pewno to, to podstawowym, rozstrzygającym i najważniejszym takim czynnikiem jakby napędzenia tego klubu. Natomiast jak ja słyszę narrację, że nie ma bazy treningowej, no to, to wrzucam kamyk właśnie do e, ogródka dokładnie tego człowieka, świerczeskiego, nie kogo innego. Nie, nie poprzedników. więc... Nie wiecie dlaczego? Bo na koniec, jeśli stać się na kontrakt 16, 17, 18 piłkarza, to jest bardzo wysokie kontrakty z polskiej skali, to taki właściciel, jak nie ma stadionu, to ja też to rozumiem. W Polsce tradycja jest taka, że to samorządy budują stadiony klubom. Tak? No, nie Ciecze jest wyjątkiem, powiedzmy. Natomiast wszędzie to jest jednak prędzej czy później ten samorząd buduje ci stadion, tak? Yy, to jest taka potrzeba, no bo to jest yy, każde miasto ma tą świadomość, yy, bez względu na to jaka opcja polityczna rządzi, że to jest część wymiaru społecznego, to życia społecznego, futbol. Natomiast słuchajcie, no, baza treningowa, no to, to już jest trochę podobnie, no przecież albo bierzesz ją na kredyt, albo dostajesz dofinansowanie z ministerstwa, no natomiast ja bym powiedział, że jak to jest rozciągnięte w czasie, ile czasu Legia starała się budować swoje, Legia nie, Center, ile Krakowi to zajęło. Nie, nie, Krzysiek, ale to, jest, to są zupełnie nieporównywalne koszty. Zrobienie fajnej bazy z dwoma pełnowymiarowymi boiskami, jednym sztucznym, drugim trawiastym. A to musisz jest, mieć teren. No, teren to też dla takiego człowieka jak Michał Świerczewski. Przy jego. E, wiesz, wiesz, jak są zasila budżet klubu? Ty doskonale o tym wiesz, bo jesteś w środowisku. Tak? To jest gość, bez którego ta konstrukcja budżetu klubu nie byłaby możliwa. Na poziomie walki o Mistrza Polski w czterech kolejnych sezonach. Czyli dla niego jakby troszeczkę zastopował, bo to jest na koniec, wiecie, troszeczkę chęć walki na wyrost. Bo szanuję, szanuje każdy może Silvio Berlusconi, tak się zachowywał każdy, tak? dając większe, mniejsze pieniądze i tak dalej, i tak dalej, chęć walki sportowej, natomiast na koniec, co zostaje też po takich sukcesy, to nikt się wszystkiego nie odbierze, ale łatwiej, dużo łatwiej zadbać o bazę treningową, jeśli chcesz rzucać wyzwanie przed papszunem, przed czwargą, to jednak, Trudno, to poświęć część budżetu klubu na, na to, żebyś ty bazę tą treningową zbudował. Powinno miasto ci pomóc. Przecież były projekty Ministerstwa Sportu i tak dalej. To nie jest tak, że w Polsce nie możesz pozyskać środków, tak? Ona tak tak trwa. Dalek. I musisz mieć też wiem. E, ale bardzo mocne wsparcie tych lokalnych władz, a wiemy, że w Częstochowie na tym gdzie no już jest bardzo duży dźwięk. Tak ja, ja nie chcę tłumaczyć. Prze ja nie chcę, tu, ja nie chcę wiem. tłumaczyć. Natomiast wola, jedną rzecz, diabła, bo Słuchaj. też jestem tego samego zdania, żeby była jasność. Możesz oszczędzić tam na jednym czy drugim kontrakcie, po to, żeby poprawić. Te warunki, bo, bo nie wierzę w to, że nagle Michał Sierczewski wyjmie z Portugalii No ale A, jak słyszę ale, ile, ale właściciel, po ile właściciel Widzewa zablokował swoich środków na budowę akademii i bazy, to też uważam, nie no to słuchaj, na koniec też zobacz jak ryzykował Dariusz Miodowski, tak? Bo oczywiście, że pomógł mu kredyt w Krajowym Banku Rozwoju, okej, okay, ale to jest też kredyt, który po pierwsze cały czas musisz tak, spłacać tak. i też... To nie jest tak, że go nie spłacasz i, i nie płacisz odsetek i kosztów obsługi tego kredytu, mimo że on jest na dogodnych warunkach, ale, ale za ryzykową. Natomiast, jak zobaczcie, jak wartość klubu wzrosła. Pytanie, czy to się przekłada na dzisiejszą rzeczywistość Legii, no to jest osobna sprawa, ale wartość klubu jako całości wzrosła przez no wie, LTC. Wiesz tak? co? możesz zobaczyć, bo ja analizowałem ten ostatni raport finansowy Legii, jakie są przychody Legii z kosztów wynajmu. Tak, tam jest taka mhm. pozycja i to jest prawie dwa razy tyle ze względu na to, że Szachtar w tym określonym, w tym okresie 22-23 pożyczała Legia bazę i stadion i Legia za to zarobiła tak Przekładając rok do roku, prawie dwa razy tyle za, za wynajem tych swoich obiektów. Oczywiście stadion też jest wynajmowany na imprezy komercyjne Legia też z tego ma jakiś, jakiś dochód. Ale sam fakt, że ta baza to jest bardzo duży kapitał. Czy, czy nawet no no, no, Wy dzisiaj... to rozmawiacie o bazach, o stadionach, natomiast pytanie tak. z Tematy <laughs> na czacie pojawi się hmm. bardzo proste. Prosimy. Marek Paprzyn powinien wrócić i <laughs> <pojęcie śmiech> co I to jest w ogóle scenariusz... My to strategia, która dorwała nas w uważacie, to, że że jak... z rzeczywistość tak, zarządzania. W sposób on jest możliwy, kiedy kolwiek jeszcze, bo Marek Papszon nie ma pracy od, od czasu, kiedy przestał pełnić funkcję trenera rakowa. Raków teraz jakąś decyzję będzie musiał podjąć? Czy, czy dla was to jest mimo wszystko takie science fiction, bo trochę by się Raków też pewnie przyznawał, że może jest klubem jednego człowieka? Czy Raków? No Michał Świerczewski pewnie by sam swój błąd w jakimś stopniu obnażył, gdyby teraz nagle zmienił trenera. No ja też jestem tego zdania, że Dawid Szwarga to jest dobry fachowiec, powinien zostać, powinien dostać więcej czasu i... I być może trochę więcej cierpliwości jednak, bo oczekiwanie, że teraz Raków będzie po prostu seryjnie sięgał po tytuły mistrzowskie, tak jak Roman mówi, no to jest fajnie, ambitne bardzo. Natomiast niekoniecznie za każdym razem się uda. Oczywiście no, swego rodzaju katastrofą byłby brak europejskich pucharów. Ale tak czy inaczej, jeżeli już się zdecydowaliśmy na jakieś rozwiązanie, no to się tego trzymajmy. Dawid Szwarga daje atuty, daje argumenty, pokazuje, że, że zna się na robocie, że to mimo kłopotów, mimo różnego rodzaju perturbacji idzie we właściwym Kierunku, więc, więc no, na pewno jakiejś rewolucji bym nie przeprowadzał. Ja uważam, że największym błędem Rakowa na przestrzeni tego ostatniego roku nie było zatrudnienie Dawida Szwargi, to było przeprowadzenie zbyt dużej liczby transferów, bo jak się troszeczkę wsłuchamy w to, co się mówi, to jest pewien rozdźwięk między tak zwaną Starą Gwardią, ludzi, którzy przeszli ten szlak bojowy z Markiem hmm. Papszunem, którzy są przyzwyczajeni do określonych standardów pracy i do tych, którzy do klubu Dopiero przyszli i mają też inne wyobrażenie o tym, jak wygląda taka codzienna praca, inne wyobrażenie o swoim statusie. Myślę, że Sony Kittel jest takim najbardziej jaskrawym przykładem tego, że ten rozdźwięk może powodować, że nie pokażesz swoich umiejętności. A, a przecież Sony Kittel to była bardzo kosztowna, na razie porażka. Tak trzeba go traktować, bo mimo, że gra w Australii, to i tak raków musi mu część pensji płacić. Więc ta rewolucja, finans ta rewolucja kadrowa po prostu. Pewne rzeczy Dawidowi Szwardze mocno zaburzyła. A co do Papszuna, słuchajcie, no to ja sobie, tak jak mówię, zostawiłbym Szwardę do końca sezonu i dopiero wtedy zastanawiał się co dalej. Natomiast ja sobie wyobrażam absolutnie, w, 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 w polskiej rzeczywistości Papszun to jest czołowy polski trener, tak? W jego przekonaniu pewnie najlepszy, tak? No, jak mówi, że jest cztery razy z rzędu, ale okej, okay. przyjmijmy jego wady, zalety, bardziej zalety niż wady, też eksponujmy w takiej dyskusji, to jest czołowy polski trener. I teraz, jak ja sobie myślę, że Florentino Perez wrócił do Carlo Angelotiego, prawda? No to a, a Jupp Heynckes ile razy Lech wrócił do Mariusza Rumaka no, brawo, no nawet, ale, ale wiecie ale kluby zachodnie często lubimy te melodie, które już a, znamy. Ale, ale Bajer Monachium razy Monachium, Monachium, około... Monachium, Monachium. Około... Monachium jakby w Śląsku ile razy walczył to możemy przykłady mnożyć ale Bajer Monachium ile razy walczył o Jupa Heynckesa Uli Henes cały czas chwytał za telefon, żeby się dodzwonić e, gdzieś tam do Bergisze Gladbach i za, zaangażować Heynckesa, czy się Paliło czy było trochę więcej spokoju, ale zawsze to był taki trener, którego on chciał zatrudniać, tak? On uważał, że za pierwszym razem zrobił błąd, że go zwolnił, prawda? I za każdym razem chciał wrócić do Henkesa. Nie ma nic z tym złego. No, dwóch ludzi się połączyło w świecie, fajnie współdziała, gdzieś rozumie podobnie świat i, i, i dlaczego nie miałby kiedyś. Kiedyś niedługo, nie wiem, patrzą wrócić do Rakowa. Nie? Raków Częstochowa może być takim punktem wyjścia do, do naszej szerszej dyskusji, też właśnie nad tymi czołowymi zespołami poprzedniego sezonu, czyli rakowem Legią Warszawa, także Lechem Poznań możemy sobie pokazać takie zestawienie liczby punktów w 2024 roku właśnie tych trzech zespołów, i jak to wygląda na tle tabeli za ten rok kalendarzowy, to ta tabela była przygotowana jeszcze przed kolejką, tak, żeby dotyczyła wszystkich klubów w podobnym stopniu, a tutaj mamy średnią punkt Punktowa Rakowa i Lecha oraz Legi. Ta Rakowa ciut by spadła jeszcze, bo to też były dane jeszcze sprzed wczorajszego meczu. Natomiast Lech, Legia oraz Raków, jeśli byśmy jeszcze wrócili na moment do, do tamtej tabeli, to punktują średnio tak że miałyby problem, żeby załapać się w ostatnich latach. Tutaj są te trzy ostatnie sezony, bo wcześniej były dzielone punkty, więc trudno trochę odnosić do tych poprzednich rozgrywek, ale trzy ostatnie sezony, no to ten 20-21 to jeszcze był sezon 16-zespołowy i później już Liga 18-zespołowa. To jest średnia punktów, dwa razy na czwarte miejsce i raz na piąte. Ta druga plansza z kolei nam pokazuje, jak słowo w tym roku kalendarzowym punktują Raków, Legia i Lech. To jest odpowiednio szóste, siódme i ósme miejsce. Ta rakowa oczywiście może się zmienić, jak Legia i Lech zdobędą punkty, ale tak czy siak to jest daleko od topu. I czy wy macie takie sprecyzowany pogląd, który z tych klubów najbardziej ten swój potencjał marnuje? Bo różnie moglibyśmy do tego podchodzić Raków, który grał w europejskich pucharach jesienią, który zrobił dużo transferów, który jest zespołem, który broni tytułu, z kolei Lech. Najdroższa kadra, kadra w historii klubu, brak awansu do europejskich pucharów, czyli cały, cały fokus na ligę, a Legia no to też taki zespół, klub, który nie zdobył od kilku lat mistrzostwa i, i wydawało się, że to mistrzostwo jest na, e, najważniejszym celem, a, a mistrzostwo jest w zasadzie teraz już e, tam około procenta szans, chyba tak Legia Warszawa. To tak chyba jedno z najtrudniejszych pytań, jakie zadałeś w trakcie no to, nie, nie tylko tego programu, ale w ogóle wszystkich, w których miałem okazję uczestniczyć. Absolutnie nie jestem w stanie odpowiedzieć, który klub najbardziej marnuje swój potencjał, bo, bo wszystkiego marnują, a to co to, to, to do tego zgoda. Pewnie biorąc pod uwagę okoliczności, to Lech miał teoretycznie najłatwiej, bo, bo nie grał w Lidze Europy, czy Lidze Konferencji i miał ten cykl cotygodniowy i faktycznie można tu jej było więcej wycisnąć, ale to już byłoby, trzeba by było sięgnąć do jesieni i tego co się działo za Johna Van Den Broma, kiedy ten potencjał był marnowany chociażby przez nieuporządkowanie mówiąc. Natomiast jeśli chodzi o, o Legię, Legia swoje najlepsze mecze Grała na początku sezonu. I znowu bym powiedział, że ta tendencja jest niepokojąca, że na początku było lepiej, później od października jest po prostu legia gdzieś punktuje na poziomie ligowego średniaka. I a propos ligowego średniaka, tutaj łatwo przejść do Rakowa Częstochowa, bo sam Michał Sierczewski tak ten klub określił za postawę w ostatnich, w ostatnich tygodniach, miesiącach. Muszę się odnieść, czy nie? Zaprzeczytam. A potem to chyba jeden z najgorzej okay. punktujących okay. mistrzów w kraju w Europie. Znaczy, wszystko, wszystko, co jest punktu, średnia punktów poniżej 1,85, 1,95, wszystko poniżej. To jest uważam, po prostu no, trochę przypadek, tak? W sensie to, to nie jest drużyna, która gra regularnie i punktuje. To, to, to jest tak, że masz lepszy, gorszy okres, ale to nie daje ci żadnej gwarancji, że będziesz odnosił sukcesy. Średnia punktów powyżej 2, to powinna być średnia mistrzowska, a w tym momencie no, to takiej średniej żaden z tych zespołów nawet nie, nie ma co marzyć o niej. Teraz pozwolę wam też odpowiedzieć na to. Hmm. Bardzo trudne pytanie, ale może byśmy też ankietę przygotowali taką. Skoro to jest taka trudna kwestia, to zobaczymy, co Wy o tym sądzicie. Raków? Lech, czy, czy Legia, kto najbardziej marnuje swój potencjał? Zapraszamy także do dyskusji w komentarzach i wam oddaję głos. Nie wiem, czy się będziecie wyrywać, czy raczej chować. No To jest temat, to jest temat bardzo złożony. Myślę, że, że kilka, wiesz, debatę moglibyśmy temu poświęcić. Legia i lechno to, to z definicji. Nie ma, nie ma tytułu, nie ma europejskich pucharów, no to to już jest sezon na minus. To taki duży minus, bo, bo, no bo tam są takie oczekiwania, takie potrzeby i. Poczekaj, no ale to wszystko jest jeszcze w grze. Tak, nie, nie, to Właśnie... ja, ja nie mówię tak, jakby na razie definicję marnowania okay, potencjału. Okay. Okay. W tych klubach e, przedstawiam dosyć banalną, ale, ale no, tak, tak to jest po prostu. I iraków też się tak pozycjonuje. Iraków, tak. Iraków w, w tym momencie, tu i teraz, gdy w, wspominaliście te wydatki na pensje, transfery, tak? jeboach, półtora miliona, antecernac. Sony Kittel Sony Kittel i tak dalej No to ad hoc przeprowadzane transfery naprawdę za, za gigantyczne pieniądze jak na nasze warunki no to jeżeli to miałoby się nie udać no to, to tam zmarnotrawienie tego byłoby dosyć duże z finansowego punktu widzenia sportowego pewnie, pewnie także w jakiejś szerszej perspektywie no tak zaraz mi przyszło do głowy Sony Kittel, Alice Golizadech i no z Legii co Mark Gual akurat Mark Gual ostatnio wystrzelił ale to byście takie, takie trzy, trzy wielkie transfery w każdym z tych klubów które można było zakładać w ciemno, że to będą potencjalne gwiazdy ligi. To chyba wokół Goli Zadecha było najwięcej pytań, bo on tak przychodził kontuzjowany trochę z in ale też, innego świata. No właśnie, z innego świata, tylko że to było nie, to niedługo po w Świata jeszcze, prawda? Więc mówiliśmy, Dobra, wow. Brał ktoś... piłkarza za te pieniądze. Ali Goli Wiecie, że jego nie będzie. Do końca sezonu. Znaczy nie wiem, czy do końca sezonu, ale nie zagra. To znaczy. Możesz powiedzieć pech, możesz powiedzieć, że, że wszystkie uroki złe, jakieś klątwy zostały rzucone na Irańczyka. Natomiast no jest to po prostu, trzeba powiedzieć jasno, kompletnie stracony sezon. I biorąc pod uwagę, i pewnie. To by było jeszcze łatwiejsze do przełknięcia, gdyby nie ta metka, ta cena, którą Ali Golizadech ma. To mówienie o tym, że to najdroższy transfer w historii Lecha, w całej lidze, plus po prostu jego wysoka pensja. Pamiętam taki program, w którym Włodar jeszcze tam gdzieś w sierpniu, chyba kiedy trwało okno transferowe, zaczął wyliczać, ile mniej więcej wynosi pensja Golizadecha. I w porównaniu, i zakładając, że tam nie będzie go przez 3-4 miesiące, ile lech wyrzuca pieniędzy w błoto na zawodnika, którego już nie będzie, no to trzeba tych miesięcy jednak parę jeszcze dodać. Prawdopodobnie taka koncepcja Lecha była taka, żeby przede wszystkim się przydał też w Europie. Wtedy zakładano pewnie, że ta Europa przynajmniej do końca roku kalendarzowego, faza grupowa będzie. Natomiast jeśli mówimy o ryzyku, tak tutaj patrzę sobie na Wasze głosy, bo już jest ta ankieta, zachęcamy serdecznie do głosowania. Tutaj zdecydowanie prowadzi Lech, powiem szczerze, że ja to kupuję. Natomiast skoro mówimy o ryzyku, to chyba Roman na ten moment, oczywiście cały czas poruszamy się w takiej kwestii, że jeszcze nic nie jest zamknięte w walce o mistrzostwo, więc nawet ten zespół słabo. Punktującej jakiejś szanse ma, ale, ale na ten moment chyba to ryzyko. Bo, bo ja to mm, klasyfikuję to wie, jako ta. ryzyko, czyli zatrudnienie Mariusza Rumaka nie wypaliło. Na ten moment też mamy takie zestawienie, z kim Lech nie wygrał w tym, w tym roku kalendarzowym. Miał troszkę trudniejszych rywali na pewno niż, niż Raków, bo tutaj Raków zdecydowanie grał przede wszystkim z dołem tabeli, ale Śląsk. Porażka z Rakowem i remisy z Górnikiem i Stalą, a wcześniej ze, ze Śląskiem. I przede wszystkim, tutaj tego nie ma, bo to jest Liga, ale też odpadnięcie z Pucharu Polski. To jest ważny element tej, tej dyskusji o, o zatrudnieniu ponownie Mariusza Rumaka. Oczywiście... Zgadzam się z tą argumentacją i w ogóle uważam, że ogromna frustracja jest u trenera, pewnie u piłkarzy, tych, którzy są świadomi, bo niektórzy są nieświadomi, ale to jest szerszy temat. U kibiców, przede wszystkim, tak, ale myślę, że też w całym zarządzie klubu, frustracja w kolejorzu, tak. Druga sprawa, uważam, że mnie nie dziwi wynik ankiety, bo. Krzysiek mówi, że, że ciężka odpowiedź, bo patrzy na te kluby, prawda, analizuje, waży pewne rzeczy, a ja, a ja mniej ważąc bym powiedział Lech jednak, tak. Wiesz dlaczego? Bo Raków to jest trochę chciejstwo świeckiego przez ostatnie lata. I facet napędził swój klub. Y... Te dwa kluby jednak grały w europejskich pucharach, co w naszych realiach jest osiągnięte. I Legia też. No też, ale jak mówiłeś o bazie. porównujemy sobie bazę Le Lecha i Rakowa na przykład. Legia, ja, wiecie, ja też nie, nie uważam, że Legia ma stempel, nie wiem, tego Juventusu, który wygrywał wszystko, Albo Bayernu, który tyle lat zdominował Bundesligę. Legia jest silna, ma często zdobywać, czy powinna często zdobywać, ale, ale nie musi w polskiej rzeczywistości. Piast Gliwice był mistrzem Polski całkiem niedawno, tak? Więc nie jest to takie. Raków częstochowa no, to Z dzisiejszej perspektywy wydaje się, a oczywiste. Nie no, jakbyś spojrzał 2-3 lata temu, oczywiście Raków był wicemistrzem, wicemistrzem, mistrzem i teraz ma szansę cały czas na mistrza. Więc to pokazuje, że na chciejstwie takim i umiejętnościach, i możliwościach świerczeskiego w połączeniu z Papszunem i tak dalej zbudowali klub, który wdar się do czołówki. Czy to będzie trwałe? To zależy bardzo od świerczeskiego. Lech trwale jest w czołówce, ale dość często rozczarowuje. Wiesz dlaczego? Bo sam Piotrek Rutkowski mówi, no Roman nigdy bym się nie spodziewał, że kolejne mistrzostwo Polski przyjdzie po siedmiu latach. No, bo on, pamiętajcie, zdobył w 2015 i następne jest rzeczywiście na stulecie Wiesz I... Tak jak powiedzieliśmy, że gdyby Raku wrócił do Marka Poprzona, to trochę by się okazał, że, że jest takim klubem jednego trenera, że z nikim innym nie potrafi, ale z Lechem trochę, albo nawet bardziej tak jest, bo jeśli nie ma Macieja Skorzy, to nie ma tytułu mistrzowskiego. No. Słuchaj, ale to jest. Zła no, jest... informacja ale... polega na tym, że Maciej Skorża nie chwapi się, żeby wrócić do pracy w Polsce. Ale pro problem polega y też na tym, że. Y Kluby są budowane często na takim DNA zwycięzcy. Co zaszczepia najczęściej pierwsza osoba w klubie. I mi się podoba ta deklaracja Piotra Różskowskiego, który w pewnym momencie, nie wiem kiedy to było, z dwa, trzy lata temu mówi, ja się nigdy nie poddam, tak? Ale na koniec, no, no, musisz też zarządzać nie tylko w imię Rumaka czy Skorży, tak? Dwa, konstrukcja kadry, to też... To chyba jest tutaj, jak już kiedyś wystąpi naprawdę w futbolu albo gdzieś Piotr Krutowski to przyzna. To widzi mi się ten Golizadech. Bo jednak on wierzył w piłkarza, ale wiara w piłkarza była niepoparta i, i był zdecydowany ponieść sumę ostępnego. Prawie 2 miliony euro chyba zapłacili A, 8, za niego. 8, tak? no to, to jest absolutnie najwyższy transfer historii naszej ekstraklasy. Tak? Golizadech, Golizadechem, ale to jest mnóstwo innych takich piłkarzy, którzy też powinni tobie absolutnie. pewnie ja nie grając w pucharach gwarantować przynajmniej taką ja rywalizację związa. o mistrzostwo i to na wyższym I, i, poziomie punktowym niż obecnie. Oczywiście Lech w wielu aspektach też jest liderem w Polsce, F forsuje pewne rzeczy, pozytywne. To też, to też oddajmy Rutkowskiemu, że, że kibice coraz mniej chcą pewne rzeczy oddawać w imieniu cierpliwości związanej z trofeami, prawda? Natomiast jeśli formatujesz klub pod tytułem mamy akademię, tak? Budujemy młodych Polaków i tak dalej, i tak dalej. Sprzedajemy, budżet budujemy na Europie, ale jeszcze w większym stopniu na dużych transferach związanych z młodymi Polakami. Dzisiaj jakbyście spojrzeli na reprezentację Polski, to to jest w dużym stopniu też efekt ostatnich kilkunastu lat pracy w lechu Poznań, tak? Takiej konsekwencji i tak dalej. Ale były takie momenty, że tam pół kadry to zlecha właściwie. Mhm. I to, to nie jest tak, że, że, że źle sformatowany. Natomiast być może nie ma takiego genu walki za wszelką cenę. Na przykład, legia to wymusza na tobie. Wymusza, czy ci się nie udaje, to, to to jest inna sprawa, bo się nie udaje czasami, tak? Ale wymusza, że masz zawsze być mistrzem, tak? A w Lechu jest takie poczucie, no chcielibyśmy być mistrzem, ale nie musimy. To, no, to, no, ta, ta, to budował <grym> Mariusz Rumak przecież od początku, mówiąc, że mamy no, same się finały, to, tak, że możemy tak, się tak, tak. Tylko raz czy dwa razy potknąć, że, że nawet na nie tak grać, to faktycznie zniszczymy wszystkich, bo ten cytat też tak, 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 tak troszeczkę został tak. wyrwany z kontekstu. Natomiast no, on starał się dać taką... Piłkarską pompkę w szatni, tak? czyli zbudować tych poszczególnych piłkarzy. No, Takie mam wrażenie, bo byłem w Poznaniu, że no nie do końca to się, to się wszystkim udało, bo ja jestem szczerze mówiąc zdziwiony, rozmawiając już nie tylko z zawodnikami, ale z ludźmi pracującymi w klubie, dookoła klubu, że tam jest takie czekanie, że, że to się nie uda. Takie przekonanie, że się nie uda. I mnie to dziwi, bo ja jestem trochę z zewnątrz. Ja nie jestem z Poznania, nie, nie mieszkam tam na co dzień, nie czuję tego klimatu tak bardzo, tylko obiektywnie staram się patrzeć na wszystkie 18 zespołów. Dla mnie lek wygrywa z pogonią i to, się, i to się może udać w sensie europejskich pucharów. Nie wiem, czy mistrzostwa, ale europejskich pucharów jak najbardziej. Więc ta kolejka, moje trochę takie wewnętrzna czutka, jest taka, że wygrywa ile, i legia. I ta walka jest absolutnie otwarta do, do ostatniej kolejki. Prze, przynajmniej na najbliższe tygodnie. Ale to czutka, ja się nie znam ja, ja to z kolei tak od końca, odnosząc się do twoich słów, obstawiam, że mistrza poznamy w ostatniej kolejce, jeszcze ze cztery zespoły będą miały szansę na tytuł w tej ostatniej kolejce. Co do samego Mariusza Rumaka, to tutaj no, potwierdzając te twoje odczucia dotyczące jego sytuacji, pozycji w Lechu, w Poznaniu, no to też widzimy potem, że pojawiają się różnego rodzaju takie treści na temat konfliktu, niesnasek, nieporozumień. Wczoraj to wszystko Mariusz Rumak z na twarzy takim charakterystycznym dla siebie dementował, ale no jest coś takiego, że, że faktycznie ale ten zły pewnie... klimat wokół Mariusza Romaka chyba też jakby ma takie konsekwencje, że to, co on wczoraj powiedział, ja sobie odwinąłem kilka razy tę mm. wypowiedź, dla mnie ona nie była niczym takim złym. Znaczy, odniósł się nie. trochę do bzdur, które jego zdaniem pojawiły się w internecie, ale nie, mówię o czymś innym. Ale odbiór przez kibiców Lecha był negatywny, że bo, bo... Tak nie, trochę taka ja bufonada, że przemawia z ambony. Nie Mariusz tam tamtej bufonady. Nie, ja też nie. To wiesz, Czy... to mi się wydaje, że Ale, ale widziałeś pewnie komentarze, jakie ja, były. Tak, ale ja dzień wcześniej wcześniej rozmawiałem z Mariuszem Rumakiem dokładnie o tym samym. On mi to samo powiedział, co powiedział na tej konferencji prasowej. I nie odebrałem tego jako coś dziwnego. On bardziej dziwił się jaki jest nastrój wokół klubu. Ja mu powiedziałem, że żeby się w ogóle nie dziwił, bo za długo już funkcjonuje w tym biznesie, żeby się temu dziwić. Powiedziałem, że to by było wręcz szokujące, gdyby przy niekorzystnych wynikach ktoś nie powiedział, że albo jest konflikt w szatni, albo drużyna jest źle przygotowana fizycznie. <laughs> bo to są light motywy, które się pojawiają za każdym prawda. razem. To prawda. Natomiast faktycznie to wszystko potwierdza, że tak dyplomatycznie rzecz ujmując, Mariusz Rumak tam w, w Poznaniu w Lechu nie należy do... Najbardziej lubianych, ulubionych takich osób i, i pozytywnych bohaterów w klubie i w, i w całym mieście. No i stąd właśnie potem to wszystko dookoła narasta. Faktycznie te komentarze były dobre, a tam gdzieś taki się pojawił, że jedyne, co, co Mariusz Rumak ma, to na pewno gadane. Pewnie opinia krzywdząca. No tak, no tak ale ale wer, potrafi. werbalnie zaczął nieźle nawet nie, tę, tę kadencję ponownie. No zawsze, zawsze Zaczął nieźle wynikowo, ale potem. Ja pamiętam jego początek w ogóle, taki ten w lechu, no to on swoimi wypowiedziami robił wrażenie ogromne. Takim... No chyba po pierwszym czy po drugim do Ligi Plus Ekstra przyszedł w e, tej kadencji. Tak, tak. tak tam na grubo. To prawda. Był... Ale to jest zabawne, że to minęło przecież mnóstwo lat, ale wiele osób Zostało to pamięta. to w tak. pamięci. To prawda. Jeszcze tutaj to, co Roman powiedział. Y, porównując Lecha z legią, to mi przypomniało rozmowę z Wojtkiem Szczęsnym, gdy go prosiłem o porównanie Romy z Juventusem. I mówi: W Romie oczywiście, wielki klub, duże ambicje, oczekiwania, no ale okay, jak się nie uda, no, no, no to trudno. W Juventusie właściwie nie ma dnia, nie ma godziny żebyś nie słyszał, masz być mistrzem, będziemy mistrzami, my możemy być tylko mistrzami i nic innego się w ogóle nie liczy. Presja ogromna właściwie w, przez y, szpary między ścianami i drzwiami wpada cały czas. Więc y, gdzieś m, być może lubimy te porównania polskiej piłki z wielkim światem piłkarskim. E, to, to, to znajduje odzwierciedlenie w, tutaj no, w ekstraklasie. Zresztą, chyba nawet. Y Teraz wiem, że to dosyć istotna różnica, czy w Poznaniu, czy w Warszawie to zdanie usłyszałem, ale na pewno je słyszałem wielokrotnie, że jesteśmy klubem, który każdy mecz zaczyna od niekorzystnego wyniku, bo 0 do 0 to nie jest wynik, który nas satysfakcjonuje, więc my de facto musimy gończyć. Nie wiem. To też jest taki popularny chyba cytat. W Warszawie. To... ha, Ilegi, że jesteś w Warszawie, tak? No tylko, to... i, tylko jeden mecz od kryzysu. Tak, a to, to, to też ładne, że każdy klub jest właśnie tam jeden czy dwa mecze od, od kryzysu, jedną czy dwie porażki od kryzysu. No właśnie, to top trzy poprzedniego sezonu <coughs> faktycznie jest w kryzysie, co przed chwilą pokazaliśmy, ale inni chcą na tym korzystać i taką możemy pokazać planszę, w której gdyby sezon kończył się w tym momencie, jak wyglądałaby reprezentacja polskich klubów w europejskich pucharach w przyszłym sezonie? Bo, bo mistrzem byłaby. Gdybyśmy ten sezon kończyli, oczywiście teraz? Jak ona występowałaby w eliminacjach Ligi Mistrzów? W eliminacjach Ligi Europy występowałby pogoń bądź Wisła. Tutaj oczywiście w zależności od tego, kto, która drużyna wygra finał Pucharu Polski, a w eliminacjach Ligi Konferencji wystąpiłby Śląsk Wrocław i Raków Częstochowa ewentualnie również. Mhm. Jak wy się na taką. Ewentualnie hipotetyczną, to jest stan na 4 kwietnia, kiedy tę planszę przygotowywaliśmy. Taką reprezentację byście zapatrywali, bo tutaj nie byłoby Lecha i Legi, które jednak nabiły dosyć mocny ranking. Czy wypatrzycie bardziej z takiego pragmatycznego punktu widzenia? Dobrze byłoby mieć Lecha i Legię w Pucharach, bo jednak nabijamy ranking, te kluby mają większe szanse, będą rozstawione. Zresztą, jakby to rozstawienie wyglądało, to też możemy pokazać, bo, bo strona rankingu FA pl przygotowuje dość często takie zestawienia. Jakby to mogło wyglądać? I tutaj tak: Lech i Leg, jak gdyby grały, mają duże szanse na rozstawienie w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów i wszystkich rundach eliminacji Ligi Europy i Ligi Konferencji Raków ma szansę na rozstawienie w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy i trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji i raczej nie będzie rozstawiony w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, gdyby oczywiście tam grał, musiałby zostać mistrzem Polski. Pozostałe polskie kluby mają szansę na rozstawienie w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy. Mistrz Polski inny niż Legia, Lech Iraków nie będzie rozstawiony w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, a w eliminacjach Ligi Konferencji żaden polski klub z niskim współczynnikiem prawdopodobnie nie będzie rozstawiony nawet w drugiej rundzie eliminacji. No, ta plansza i te stwierdzenia z, ze strony rankingu FAPL pokazują, że na i Legia, no to ten, ten ich współczynnik jest po prostu wyraźnym atutem takim atutem w kontekście myślenia o fazie grupowej europejskich pucharów? Czy, czy z której strony wypatrzycie? Ktoś gra dobry sezon, zasługuje i nie gra w tych pucharach, czy kurczę, dobrze byłoby mieć jednak chociaż jedną z tych drużyn, które gwarantują rozstawienie? Lachectwo zobowiązuje, ale za dobre wyniki w przeszłości nikt ci nie dodaje punktów w ekstraklasie i to można tak podsumować postawę tych drużyn, o których mówimy. Przed sezonem ten układ Pucharowiczów, który hmm. tę symulację, no byśmy prze, przejęli. Jest, jest, jest tak, jest z Wisłą, musielibyśmy... Wisłą, tak, to. Jest Wisłą tak Musielibyśmy sobie przecierać oczy i zastanawiać się, czy na pewno wszystko jest w porządku z tą osobą, która tę tabelę tworzyła i, i przepisywała. Tak bo to grafikę. jest była Jagielonia, pogoń bądź Wisła, tak. Śląsk tak. i Raków często. Tak, tak, tak jest. Więc, no, a mówiliśmy o tym, że top 4 zostanie już zabetonowany tak na lata, że tak naprawdę to walka trwa o miejsca od piątego w dół. No, no myślę, że taką Jagieli. Nie, to, to pucharów pewnie już można w, w, zapisać. To już naprawdę tragedia tak, musiałaby tak, tak, się tak, wydarzyć. Szczerze, jaki terminasz ma Jagielonia. Nie wiem, czy też zwróciliście na to uwagę. Jagielonia ma wyjazd teraz do Warszawy, ma mecz z Pogonią u siebie. To są dwa jedyne mecze z, tą, z tym Top 6, a oprócz tego ma raczej mecze z drużynami, które już prawdopodobnie nie będą się biły o utrzymanie, bo tam jest na przykład Stal Mielec, Zagłębie Lubin, które już też prawdopodobnie mm -hmm. za chwileczkę będzie utrzymane, będzie grała z takimi drużynami. Tak jazdwarta które... na przykład. Tak tak. tak, tak. które już naprawdę mają, mają lub mogą mieć komfortową sytuację. Więc Jagielonia jest na autostradzie, tylko że ta bramka, którą właśnie teraz w Warszawie mija, jest myślę. Dla ciebie z tych to jest poważnych. kluczowy mecz w kontekście takich mistrzowskich tak. aspiracji. Ja, ja uważam, że jeżeli Jagielonia nie przegra przy łazienkowskiej. To może już iść do garderoby tak sobie przymierzać, czy ta korona jej pasuje. To jest moje zdanie co Do najpierw europejskich pucharów i preferencji. Na razie mamy taki system, jaki mamy, że trzeba się do tych pucharów zakwalifikować i walczą o nią. O, o... Dawno nie ma się zmieniać, wiesz? E, nie, no nie, no Superliga ma się pojawić i tam wiesz, będzie nieco inaczej, inny klucz. Tam właśnie drużyny na początek przynajmniej za zasługi będą mogły wskoczyć i, i wtedy owszem, albo tak jak koszkarskie eurolidze swego czasu mistrzowie polski e, wykupowali tak, taki kontrakt na 5 lat. Ale to mówimy o dłuższej perspektywie, bo jednak tak, Liga nie, w nowy format, pewnie w najbliższych dlatego, latach. Tak, oczywiście, po prostu chciałem tylko tak metaforycznie powiedzieć, że ok, nie mam nic przeciwko temu, jeżeli Jagi Śląsk czy, nie wiem, Pogoń na przykład wciąż pewnie z nie najwyższym rankingiem będą w tych pucharach grały. No jeżeli sobie na to zapracowały, zasłużyły to... To czemu nie? No to ten, ten wysoki współczynnik Legi i Lechowi nie pomaga w ekstraklasie. No i, i, i trudno. No taka, jest, taka jest rzeczywistość. Przechodzimy już do tego meczu Legii z Jagielonią? jeszcze tak? Tak? Romana ja, ja, ja wam ja powiem, Jak tak, spojrzałem tak. na, tą, na tą symulację, tak? na czy aktualną rzeczywistość taką, na dzień, który powiedziałeś, 4 kwietnia. Tak? Wtedy przygotowaliśmy to okay. tak. <laughs> To powiem tak, że szokująca, natomiast ożywcza. Dożywcza, ja nie ma się co obrażać na rzeczywistość. No, jeśli nie zarządzasz w imię jakby pierwszego miejsca w tabeli w Legii i w Lechu. To jest to rozczarowanie za każdym razem. tak? Ja biorę pod uwagę okoliczności każdego tych tak? Ja uważam, że wicemistrzostwo Polski Legii w tamtym sezonie było wartością. Tak? I ono się przełożyło choćby na europejski start, na to, że Legia zagrała w fazie grupowej Ligi Konferencji, że wyszła z tej grupy, że wypromowała piłkarzy, że zarobiła mnóstwo pieniędzy. Natomiast no, następny sezon no, nie, nie bierze się z, z historii, tylko z aktualnej rzeczy rzeczywistości i to by było coś niesamowitego ja, i mnie ta tabela cieszy co raduje jako sympatyka futbolu i sympatyka polskiego futbolu, no to, to, to ta, ta rywalizacja o Mistrzostwo Polski sześciu do W drużyn. poprzednim programie pokazywaliśmy takie zestawienie, że niemal każda kolejka będzie e, zawierała przynajmniej jeden mecz między. Czyli hit, o, tak Tak, tak. pokazujemy, jest, czyli to przejść. A jeszcze jest jedna, jeden aspekt. Użytkownik AbsurdDB, często cytowany w tego typu sytuacjach, powiedział, że przeprowadził ten tysiąc symulacji. No i co, co z nich wynika? No wynika z że bardzo prawdopodobne jest, że o tym być albo nie być mistrzem pucharowiczem zadecyduje bilans bezpośrednich meczów. I też musimy popatrzeć sobie jak wyglądają te bilanse. Na przykład Jagiellonia wygrała z Legią 2 do 0, no więc trzy, trzy gole różnicy musiałyby być, żeby ten punkcik wirtualny Legia w stosunku do Jagiellonii Odrobiła. Bardzo trudne zadanie. I Tutaj tak... zwycięstwo Rakowa 4-0 nad Lechem może mieć to. Też, też może mieć to ogromne znaczenie. Także też patrzmy sobie, czytając tabelę, nie tylko na gołe punkty, ale też te bezpośrednie mecze pomiędzy lech, tymi -0 zespołami. 0 i tak dalej, i tak dalej. No, Śląsk wygrał z, z Legią 4-0. No to też jest mecz, który raczej nie raczej to tego tym nie bardziej nie. jest ciekawie. To jak tak uświadamiasz to na podstawie tego, że. A jeszcze A, mówiliśmy pogoń Lech, tak? Że 5-0? No, 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 tak, to no tak, no właśnie, bo teraz ten to, tym bardziej jest ciekawie, natomiast szczerze Wam powiem, że czy ma nas to martwić? Oczywiście z punktu takiego widzenia, e, logiki, prawda, tego, co tutaj prezentuje tam ten e, e, konto na, na X, e, które zakłada, czy legia będzie rozstawiona, czy lek będzie rozstawiony, czy raków będzie albo nie będzie i inne. No, no, taka jest rzeczywistość, natomiast na to nie, trochę nie poradzisz, tak? To pokazuje, e, że ciągłość jest bardzo trudna w polskim. Aspekcie, bo ja doceniam Legię i Lecha za podbicie rankingowe całej Polski w tej klasyfikacji uef bo to oni to zrobili i swoich rankingów, ale ciągłość jest strasznie trudna w tej naszej rzeczywistości. Także, to, i to jest moim zdaniem główne zadanie dla tych klubów, bo one jednak wyróżniają się. Pamiętajmy jedną rzecz, Czemu one się wyróżniają na tle konkurencji? Siłą finansową. No tak, no tak. A Jagiellonii tak nie powiesz, że się wyróżnia siłą finansową. No, dla, dokładnie. I dlatego tym bardziej to honoruję. No. Dlatego ja nie chcę jakby umniejszać, no. powiedzieć a niech startuje Legia, a nie Śląsk, albo a niech startuje Lech, a nie Jagielonia. Natomiast no, pamiętamy też, że... Puchary, taki sukces, no może być czasami zatrucie, powodować zatrucie i powodować ten, ten, ten syndrom. Właśnie nie jedź tego. mi tu, probierze. Nie, no nie chcę, no nie chcę, nie chcę coś robić po śmierci, natomiast. Nie, no, przykładów no, na to znalazłeś sporo. Ta, przy, przykładów znalazłem sporo, natomiast chodzi mi bardziej o to, że głowy się w Białym Stoku jakoś specjalnie nie grzeją. No Zdają sobie sprawę z tego, że kadra, ta, którą ma Jagielonia w tym momencie, nie daje szans gry na dwóch frontach, a już sami. To przyznaliśmy, że albo na pewno te eliminacje, na pewno, no na pewno nie, ale powiedzmy na 90% te eliminacje Jagiellonia już ma. I teraz w tych eliminacjach wiadomo, że tam możesz sobie jakiś mecz przełożyć, ale to jest coś nowego dla tych klubów tych 16 zawodników. Co więcej, tak? jeśli startujesz z pozycji mistrza Polski, zaczynasz od drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, I masz... trzeba by się bardzo postarać, aby nie skończyć Otóż w grupie. To. Bo to jest jednak ta, takie pole position tak. do... Bo fazy... masz, ma, masz cały czas te dwa... Yy, dwa razy możesz się pomylić, a i tak jeszcze jeszcze będzie wygrać grał. jeden, dwumecz. Tak. No tak, ale to jest zawsze dwóch. ekscytujące. Przynajmniej na początku tych eliminacji pucharowych. Jak konkretna drużyna, jak Raków swego czasu, jak on zafunkcjonuje? Jak on sobie poradzi w tej europejskiej rzeczywistości? Trwało to trochę czasu. Potrzebowali no, wiele rzeczy zmienić, żeby w pucharach się odnaleźć, i ten poprzedni sezon wyglądał inaczej. No, weszli do grupy. Kraków Czas? też się tak trochę Czas? krok po kroku. Najpierw nie Oczywiście. awansowali ze w samej końcówce. A, trochę się nauczyli, zebrali doświadczenie i potem wrócili. I z końcu zagrali jeszcze w Czy z chękiem, tak? Już... Z chękiem czy z chętem? Z chętem, z chękiem chyba Lech kiedyś. Tak, tak. tak. Bale, no, ale generalnie dwa razy z rzędu no. odpadali w tej ostatniej rundzie kwalifikacji, a teraz już tę ostatnią rundę, powiedzmy no inaczej, z innej pozycji też startować. Ja już nie mogę się doczekać tego, żeby zobaczyć jak ten cały pomysł Siemieńca na futbol sprawdzi się na tle europejskim. Nawet na początek przeciwko drużynom gdzieś tam przeciętnym, wiadomo z lig niżej notowanych. Oczywiście to jest wyzwanie, no ale... Czemu nie? Widzieliśmy tu taką informację, że Lech Poznań nie wygrał z Pogonią Szczecin od czterech meczów, to będzie tak patrząc chronologicznie pierwszy z tych niedzielnych hitów. Natomiast też pewnym wątkiem, jeszcze sobie o finale Pucharu Polski też słowo powiemy, ale Pogonia grała w środku tygodnia o 120 minut, tak bo podogrywca awansowała do finału Pucharu Polski. Natomiast czy waszym zdaniem takie wydarzenia w ogóle należy brać pod uwagę w kontekście negatywnym? Czy czasem to nie jest tak, że jak wygrywasz to ok, zagrałeś 120 minut, ale w sumie jesteśmy tak napędzeni tym awansem do, do finału, że po prostu jest w nas dużo dobrej energii, a niekoniecznie zmęczenia. I też dla kogo waszym zdaniem ten mecz jest istotniejszy? Dla Lecha czy dla... Pogoni, no bo Pogoń ma już przynajmniej finał Pucharu Polski, a Lech Poznań, Dawid Dobrasz, który Lecha śledzi bardzo pilnie w Poznań kontra Warszawa, taką tezę postawił, że meczem ostatniej szansy w kontekście mistrzostwa to już był ten mecz ze Stalą Mielec. Brak zwycięstwa dla niego oznaczał, że raczej już o tytuł trudno. Natomiast reszta klubów też punktuje średnio, więc pytanie, czy, czy wy jeszcze Lecha jako takiego kandydata na mistrza też widzicie? i Dla kogo to jest, dla kogo to jest ważniejsze spotkanie? Biorąc pod uwagę wpływ Pucharu Polski yy, wykonałem pewną pracę i sprawdziłem, co się działo po ćwierćfinałach Pucharu Polski, kiedy było też sporo dogrywek. Mm. Z tych ośmiu zespołów wygrał tylko Raków i Wisła. Zremisowała Pogoń, a pięć pozostałych zespołów przegrało. W najbliższej... Które grały dogrywkę? A, nie, nie, w sensie to jest z wszystkich, które grały. Mówię wszystkich, no bo grała dogrywkę na pewno Korona z Jagiellonią, na pewno Lech z Pogonią i, I Piast. I piast. Pias grał, tak? A z rakowy, nie, 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 tam, a nie, tam 3, było 3-0 w 90 no, minutach. W każdym razie bardziej mi chodzi o sam wpływ tego środkowego meczu. i To jest nie tylko zmęczenie fizyczne, do którego my to często sprowadzamy. Natomiast w przypadku Pogoni, bo zadałeś to pytanie, jaka, jaka będzie ta reakcja? Trochę e, kiedyś pamiętam, że świetnie o tym opowiadał Dawid Szwarga. Na czym polega problem gry w europejskich Pucharach i łączenia tego z ligą? Że to nie chodzi tylko o podróże, nie chodzi tylko o zmęczenie, o mikrourazy. Chodzi o wygenerowanie z siebie takiego ogromnego napięcia, takiego ogromnego mm, przygotowania się do tego święta, bo to tak traktujemy mecz w europejskich Pucharach. Światła, hymn Ligi Mistrzów czasami, mm, ekskluzywny przeciwnik, coś, coś wyjątkowego. Czujesz to i robisz to. W środowy czy w czwartkowy wieczór, a później zjeżdżasz na dół i robisz dokładnie te same rzeczy według tego samego schematu, ale twój organizm nie jest już w stanie wejść na ten sam poziom energii, podekscytowania tej, tej, tej dynamiki, no, która pozwala właśnie. ci na boisku później dać z siebie absolutnie wszystko. I ja to na takim, na takim, pod takim kątem rozpatruję właśnie to, że pogoń. I Jagielonia mogą mieć ten kłopot, żeby kilka dni, tam jest cztery no dni przerwy, więc to nie jest, nie jest tak, że, że, że fizycznie oni będą zmęczeni. Mogą grać też u siebie, więc nie musiały nic. Tak, Więc, więc to, to, to nie o to chodzi. Bardziej bym postrzegał to w takich kategoriach, że przed chwileczką zrobiłeś ogromny wysiłek, byłeś o krok w przypadku Jagieloni, albo zrobiłeś coś naprawdę ważnego w historii klubu. Troszeczkę schodzi z ciebie to ciśnienie i ciężko znowu wejść jest na ten sam poziom. Z perspektywy Lecha Roman z kolei to jest chyba taka okazja, żeby wreszcie się tej pogoni zrewanżować, bo, bo ten, te cztery mecze bez zwycięstwa, ale tak, 0-5 w Szczecinie, no wstydliwy mecz, mm. a później porażka u siebie w Pucharze Polski, kiedy wydawało się, że 119. to, to, to jest minujcie. szansa na trofeum, a odpadasz grając u siebie z pogonią Szczecin jeszcze po golu tuż przed tak naprawdę rzutami karnymi, więc już na, nawet tak patrząc z perspektywy chyba jakichś ambicji takich piłkarskich, chcesz po prostu tym rywalom pokazać, okej, okay, no wy nas ograliście w tym sezonie dwa razy w sposób dla nas taki bardzo przykry, ale no, należałoby się, chyba wypadałoby się zrewanżować. Zgadzam się, to jest w ogóle dla Lecha, moim zdaniem być albo nie być w Europie to taki mecz, nie? Tutaj nie, nie boję się tego stwierdzenia, dla Pogoni trochę nie, no bo pamiętajcie, mają finał Pucharu, tak? To jest czasami złudne, Lech się o tym przekonał, czasami w finale Pucharu przyjeżdżając na Narodowy, że, że kreowano go na zdobywcę trofeum, on tutaj za każdym razem przegrywał, niekoniecznie z Legią, bo z Arką Gdynia też się zdarzało, czy, czy z Rakowem, Częstochowa. Natomiast y, muszę Wam powiedzieć, że dla Lecha to będzie katastrofa, jak oni zremisują albo przegrają z pogonią w jutro. Nie? To, to jest katastrofa, taka wiecie co, to będzie katastrofa sportowa i to, co mówicie, emocje, nawiązując do takiej serii. Nie? To, to Już z... jest bardzo nerwowo? Już jest nerwowo, natomiast z drugiej A strony zwycięstwo pozwoli troszeczkę wiecie, inaczej spojrzeć na pewne rzeczy. No to, to, to co mówił Krzysiek, że futbol jest grą na wynik tak? i na koniec wynik pozytywny mógłby napędzić Lecha w kontekście ostatnich kolejek. Natomiast co do tego drugiego meczu, no to Zbigniew Boniek mi w tym tygodniu naprawdę w futbolu powiedział, że Legia... Przegrywając z wypisuje się w ogóle z walki o mistrzostwo polskie, a de facto z walki nawet, nawet o Europę może się wy... chyba też z walki o mistrzostwo. Też już no tak dobra będzie to. To, to byłoby ekstremalnie trudne. 6 trudny. punktów plus ten siódmy wirtualny, właśnie za przegrany dwumy. No to 7. A jeszcze kilka, jeszcze kilka klubów po drodze. Tak. Wyobraźcie sobie e, scenariusz e, po, porażki to jest w ogóle różnica wtedy nie sześciu punktów, tak, tylko dziewięciu. No to to już jest kolosalna różnica. Plus wirtualny jeden to jest 10 plus... punktów, no to nie tak, ma szans. Tak, tak. A z drugiej strony zwycięstwo legi jutro. No to też wprowadza ten element. Dlatego uwielbiam tę tabelę. Naprawdę to nic tylko. Ta niedziela się zapowiada. Ta tabela powoduje, że te mecze są jeszcze podbite. Ja bym nie lekceważył dzisiaj ruch puszcza, prawda? To są delikatne. To są takie fajne mecze o ogromnej stawce, jeśli chodzi o utrzymanie. Ja jestem zawsze fanem takich meczów, gdzie też walczysz o życie. Szymon. Co do tego meczu w Warszawie. Jakonia przyjeżdża jako lider, jako taki lider, który ma większą przewagę nad drugim zespołem niż wynosi liczba punktów za jedno spotkanie. Czyli raz się hmm. mogą potknąć i, i jeszcze im to endicab, lidera nie, endicab, tak. nie zabierze. Natomiast ty patrzysz właśnie na, na Jagielonię jako na takiego mocnego lidera, który przyjeżdża do, do Warszawy z takiej mocnej pozycji, czy, czy bardziej patrzysz, to będzie dla nich dopiero test. Sprawdzimy, czy ta Jagiellonia jest ewentualnie gotowa na mistrzostwo. No bo nawet remis stawia ich pewnie może nie punktowo, bo, bo mogą hmm. tą, tą przewagę troszkę, ta przewaga może się trochę zmniejszyć, ale pewnie takim wizerunkowo trochę innym położeniu. No to drugie. Myślę, że to, to będzie test dla Jagiellonii, bo Jagiellonia dała już tej lidze dużo takich zjawisk, których dawno nie widzieliśmy w Ekstraklasie. Radość z gry, taki polot, ofensywna gra, bezkompromisowa gra do przodu. To wszystko nam się bardzo podoba. Do tego dochodzą zwycięstwa. Ta liczba goli w ogóle niewiarygodna. 62 bramki teraz po 26 meczach, gdy Raków miał rok temu 67. Tam... I był bardzo Mocnym mistrzem. Tak, tak, roku. dokładnie. Wiesz, więc... W ostatnim dziesięcioleciu był tylko, chyba dwa razy zdarzyło się, że klub w 37 kolejkach mistrz Polski strzelił 70 goli. To, to była Z Legia Warszawa tak. w 37, a teraz po 26 ma 62. Tak, no a Z Jagiellonia przebije to 8 osiem meczów, wiecie, tak, bo no. ma jeszcze właśnie ten do rozegrania, najbliższy. Więc to wszystko wygląda niesamowicie. Natomiast do tego całego repertuaru, tych wszystkich atrakcji, które nam Jagiellonia serwuje, musi dołożyć teraz skuteczną grę pod presją. I to pewnie pod taką presją, pod którą do końca jeszcze za Adriana Siemieńca się nie znalazła. No bo poprzedni sezon, wiadomo walka o utrzymanie, to, są, to jest zupełnie inna temperatura, zupełnie inne emocje, innego rodzaju presja tutaj przy Łazienkowskiej, wiadomo jak to często wygląda, jak, jak reagują piłkarze drużyny przeciwnej, to, to co często powtarza Jakub Wawrzyniak, czym innym jest grać dla Legii, czym innym przeciwko Legii, więc no jeżeli, jeżeli Jagielonia ten test zaliczy, no to faktycznie już pewnie nie będzie o czym rozmawiać. No wiesz, ważna kwestia, tutaj czat nas poprawia ma słuszną rację, Legia już w tym momencie traci do Jagiellonii 7 punktów, 7. a nie o, 6. I... To... I... Czyli będzie 44 do 51. Okay, okay, jeden, siedem tak, tak, punktów tak, plus tak, tak. ewentualnie wtedy ten tak, remisie wirtualne tak, ósmy. Tak. To, jeszcze, to jeszcze tylko właśnie a propos tej presji Jagiellonia wyszła na mecz w Szczecinie. My w ogóle uważam, że ten Puchar Polski, te detale, które decydowały w tym, w tym konkretnym półfinale to jest rola gospodarza. Że jednak tutaj pogoń bardzo dużo publicznością, atmosferą, nastawieniem i jakby żeby udowodnić tę tezę, to to rozmawiałem, rozmawiałem z człowiekiem z Jagiellonii a propos tego spotkania i mówi wiesz co, My wyszliśmy na ten mecz, światła, publika, taka, taka wrogość, która jest wyczuwalna, rozumiana wrogość taka, po prostu życzymy wam, żebyście przegrali, żeby, żeby to pogoń wygrała. Nas jest tam 200 kibiców, nie wiem ilu przyjechało mniej więcej, 200 kibiców. Nas jest 30 ludzi, 30 osób ze sztabu i my czujemy, że jesteśmy sami przeciwko wszystkim, że tutaj wszyscy chcą, żebyśmy my, my przegrali i to było coś, z czym Jagielonia się tak zmierzyła i to było odczuwalne. No to teraz przy łazienkowskiej, myślę, że to będzie bardzo podobna, jeśli nie jeszcze większa skala, bo, ta, bo, bo ten napęd przy Łazienkowskiej kibice też dać potrafią. Ale to, to jest broń obosieczna. Bo jeżeli się coś Legi nie będzie układało, no to wiadomo, że niezależnie Wiodrżamy. od tego, która to będzie minuta, to za chwileczkę może Legia usłyszeć, że, że ma grać, a, 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 nie, a nie bawić. Się. A, 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 wiadomo, wiadomo, wiadomo <grym> się co jest grać dalej. Legia, tak. Wiadomo, co jest dalej. I to wtedy może napędzić Jakieloni. Zresztą jeszcze jedna rzecz coś czuję, że, że to ten mecz się może rozegrać gdzieś w hiszpańskich klimatach, czyli z jednej strony Jesus Simas, który ma świetny bilans przeciw kolegi, jak gra to zazwyczaj coś strzela, na no, z drugiej strony ten Mark Gual i jego ewentualna radość, bądź brak radości hmm. po golu, co, co zrobi? I tak to będzie bardzo szeroko komentowane, no bo przecież... Komuś się nie spodoba, z pewnością, w tym kontekście, o którym mówisz, to jeszcze ten aspekt meczu pucharowego ma podwójne znaczenie, no bo z jednej strony Jagiellonia przegrała, więc nie ma takiego jego nasycenia, jakiegoś chwilowego nawet samozadowolenia, tylko jest ten głód, z którym ona na Łazienkowską przyjedzie. Dodatkowo, no zahartowała się tym meczem z Pogonią, bo faktycznie to był taki mecz, gdzie, gdzie w kluczowych momentach Jagiellonia jednak została zepchnięta przez Pogoń, przyciśnięta. Pogoń wygrała zasłużenie, to chyba wszyscy, co do tego się zgodzą, że jednak w pewnym momencie Pogoń miała tych sytuacji bramkowych więcej, przeważała, więc no, to jest taki dobry moment na odbicie dla i Jak mówiłeś, te wcześniejsze mecze pucharowe pokazywały, że często te drużyny, które w pucharach przegrywały, odpadały, potem w lidze się odbijały i, i, i przeciwnie. Tutaj Piast, tak, Gliwice, ten najbardziej taki jaskrawy przykład najpierw e, wypunktowują raków, a potem przegrywają z ruchem. Mówiłeś Krzysiek, że Jagielenia dużo strzela, nie tylko na, boi nie tylko na boisku, A, okay. bo mamy takie wideo, które z ostatnich świąt wielkanocnych, z danego poniedziałku zostało, zdaje się przez Arkadiusza Szczęsnego zamieszczone na Twitterze, gdzie też strzelanina miała miejsce nie, nie tylko na treningu, nie tylko na boisku, ale w szatni i w budynkach klubowych. Nie wiem, czy to sobie zaraz możemy zobaczyć. O właśnie, tutaj takie wideo, gdzie proszę bardzo to nawet pistolet na wodę, oczywiście trener Adrian, siemienie. Więc może to są przygotowania do tego, jak szampany będą się lały w Białymstoku za dobre kilka tygodni. Czy coś jeszcze do dodania w tych kwestii, tych niedzielnych hitów, macie, panowie, czy ostatni? No lech, generalnie jest faktycznie tutaj pod, pod gigantyczną presją na wielkim musiku. Mówiliśmy o tym, że wyniki to jedno gra to drugie. Lech w Mielcu wyglądał no, bardzo słabo. I, I to właściwie pomijając tam to zwycięstwo odosobnione nad Wartą Poznań, to to gra Lecha po prostu wygląda bardzo przeciętnie. Mariusz Rumak zaklina jak może te remisy, sławi 0-0 jako wynik, który jest potwierdzeniem na dobrą grę defensywną Lecha Poznań, ale to po prostu wygląda mało przekonująco, mówiąc delikatnie. Paradoksalnie, mecz ze Stalą Mielec był e, najlepszy w wykonaniu Lecha pod względem kreacji, sytuacji bramkowych. Wiem, że to brzmi może dla, dla niektórych zaskakująco, nawet w tych meczach, które wygrywali. Mówisz I, o XG na przykład? E, mówię do? o Aha. XG i o liczbie celnych strzałów na bramkę. No to za tym takie jeszcze, strzały, że Mark prosto strzelił w Kochalskiego. No tak, ale Szymczak ma sytuację z 3 metrów, tam w świetny blo, blok zdaje się Selinka. później Ali Golizadech nie trafia de facto w piłkę, mm. gdzie ma sytuację stuprocentową. No i też należała się się czerwona kartka, co do tak, tego nie go. mamy wątpliwości i lekby by ostatni kwadrans grał w przewadze, więc można tę tezę w jakiś sposób obronić. Ja bym tylko jeszcze dodał, minął dwa dni temu, tak, dokładnie rok odkąd Adrian Siemieniec, bo dzisiaj tam na początku o nim rozmawialiśmy mm -hmm. w pewien sposób, minął rok odkąd przejął zespół biały Białystok. Utrzymał go w lidze, a to wcale nie było takie oczywiste, jak, jak przejmował drużynę. Zbudował paru zawodników, stworzył drużynę grającą najbardziej efektowny futbol w Polsce. Jak usłyszałem nawet od jednego z rywali walczących o mistrzostwo, oni grają bezczelnie i to mi się tak bardzo podobało. Oni bezczelnie zachęcają cię, żebyś ich zaatakował, tylko po to, żeby cię ograć i, i samemu coś stworzyć. No i co? I Adrian teraz po tym roku. No, fajny fajny mecz dostaje taki fajny test i, i dlatego tak tak z niepokojem z nie, niepokojem źle powiedziałem z ekscytacją z ekscytacją i z niecierpliwością czasami a z czekam drugiej lat, strony niedziela. L, l, Legia jakby na takiej minimalnej bo to wiadomo niczego nie można wyolbrzymić, ale jednak fali wznoszącej co dodatkowo dodaje pikanterię. Tak? no tak że zawsze, pod... zawsze jeden mecz od kryzysu jest tak kryzysu. ale rozułę jeszcze podpalił delikatnie w wywiadzie tak. zdarion malasz, także no wszystko wszystko się tak no dużo wątków do omówienia dlatego jedziemy, jedziemy Będziemy z Ligą Plus ekstra właśnie na, na Łazienkowską i, i stamtąd będziemy na bieżąco. To tak jeszcze odnosząc się do tego, o czym wspominałeś w kontekście Jagiellonii i tego wyjazdu do Szczecina, to jeden z kibiców Legii, użytkownik Berbel, to im jutro życzę powodzenia, jak rykniemy. Więc jutro na pewno też wsparcie <grym> jest tak. z Żylety i, i nie tylko. Będzie natomiast ostatni temat. Tak piłkarsko, Puchar Polski, jeszcze będziemy finał Pucharu polskiego sobie omawiali pewnie kilka razy, bo, bo to na początku maja. Natomiast taki temat, który od razu się pojawił, to temat uczestnictwa kibiców Wisły, Kraków w tym finałowym, kibiców Wisły Kraków, którzy mają zakaz wyjazdowy w rozgrywkach Pucharu Polski za wydarzenia zdaje się z meczu z Motorem Lublin, natomiast nie mieli kiedy za bardzo tego mm, zakazu wypełnić, tak? Czy, mm -hmm, bo, bo rozgrywali wszystkie mecze u siebie, takie są przepisy. W rozgrywkach Pucharu Polski, że klub z niższej klasy rozgrywkowej gra u siebie. Jarosław Królewski w zasadzie tuż po meczu powtarzam: jeśli kibice Wisły Kraków nie zostaną wpuszczeni na stadion narodowy, lub Wisła, to klub Wisła Kraków odda mecz walkowerem. Nikt zatrudniony w klubie osób nie zjawi się tego dnia na meczu. Była też taka szersza wypowiedź dla portalu goal.pl, jeśli moglibyśmy sobie pokazać o właśnie tę planszę. Podczas niedawnego spotkania rozmawiałem z Cezarem Kuleszą o wejściu kibiców Wisły na narodowy. Nie wyobrażam sobie, by mogło być inaczej wobec tego, że kilka lat temu kibice Lecha dostali dyspensy. Moim zdaniem kibice Wisły też wejdą na Narodowy. Prezes Kulesza powiedział, żebym złożył pismo, ale naprawdę nie wierzę, że to może się nie udać. To byłoby totalnie nie fair, zwłaszcza, że precedensy w przeszłości istniały. Hmm. Sądzicie, że ten kłopot zostanie jakoś rozwiązany polubownie? Czy znowu sprawa kibiców na Stadionie Narodowym przed finałem Pucharu Polski będzie takim gorącym tematem, nie wiem, do ostatnich godzin, minut przed, przed tym meczem? I w ogóle jak tu postąpić? Bo z jednej strony masz karę, która została orzeczona na, na rzecz Wisły, czy też kibiców Wisły, zakaz po prostu wyjazdowy, a, a z drugiej strony finał Pucharu Polski, który ma być święty, tutaj Łukasz Wachowski Sekretarz Generalny PZPN, na pewno to nie jest w porządku, kiedy ktoś stawia nas przed sytuacją, że nie przyjedzie na mecz, jeśli kibice nie wejdą. To nie jest dobre do merytorycznej i konstruktywnej rozmowy. Faktycznie Jarosław, tu jeszcze myślę, że ostateczna decyzja w sprawie kibiców Wisły Kraków zapadnie we wtorek lub w środę. Faktycznie Jarosław Królewski z takiego wysokiego pułapu oczekiwań rozpoczął te no, powiedzmy tak rozmowy. Powiedzmy, jak tak mu się? Ja się dziwię. A ja nie. O, tak, wysyłasz, y, są do tego określone ścieżki. O tym powiedział, y, czy tam pisał o tym Cezary Kulesza, mówił o tym Łukasz Wachowski. Które należy w takich sytuacjach wykorzystać. Czyli wysyłasz pismo do PZPN-u, wiadomo mi się wydaje, tak sądzę, że w tego typu sytuacjach, co zresztą PZPN właściwie jak może, sugeruje, że my rozpatrzymy tę sprawę dla Was korzystnie, polubownie, że będzie wzięto pod uwagę to, że to jest finał Pucharu Polski. No bo zgadzam się z tym, że w normalnych okolicznościach nie, należało, nie należałoby tutaj zawieszać tej kary, robić jakieś dyspensy, ale faktycznie jest to, nie jest to klasyczny mecz wyjazdowy, nie jadą na boisko rywala, tylko jadą na stadion narodowy. Więc OK, dogadajmy się, są do tego określone ścieżki, wykorzystajcie te ścieżki, będą. Kibica na stadionie, a mamy pokazówkę i mamy burzę w, w szklance wody, no bo. Trechowania kibicom pod publiczkę, tak. No oczywiście, to, że tak to tak tak. odbieracie. Czy Ty Roman nie, nie, nie zgadzasz? Ja mam inne zdanie. Wiecie co? Mi się wydaje, że polski futbol potrzebuje takich ludzi jak królewski, który ożywia dyskusję i normalnym językiem przemawia. Królewski i Wisła Kraków w normalnym znaczeniu nie boi się mówić, co myśli, tak, walczy o swoje i tak dalej. No słuchajcie, królewski odbija się od ściany non stop, kolejka w kolejkę. Jeśli chodzi o wyjazdowe mecze w pierwszej lidze, tak? I stuka, puka i jakoś kulesza na niego nie zwraca uwagi. Teraz rozumiem, że panowie byli w jakiejś relacji telefonicznej czy jakiejś dotyczącej Pucharu Polskiego. No ale Puchar Polski to ma być święto dla kogo? No, dla kibiców. No już zdarzyło się niedawno święto bez kibiców Lecha. To chcemy kolejny taki mecz, najważniejszy mecz klubowy w Polsce. Ja wiem, że mecze w Ekstraklasie są też ważne i tak dalej, no ale ta celebra związana z trofeum, Stadion Narodowy, 2 maja, prawda? Zwieńczenie, start w Europie, premia, wszystko, ale takie emocje po prostu dotyczące najważniejszego klubowego meczu na stadionie, który z reguły gra tam reprezentacja, prawda? I to bardzo cenią sobie piłkarze. Jak rozmawiałem z uczestnikami tych meczów, z piłkarzami, to dla nich to jest wiecie co? No oni, większość z nich nie gra w reprezentacji polskiej. Nigdy nie zagrał na tym stadionie. Do tego walkał trofeum, czasami jedno w życiu. I teraz, co, masz grać o to trofeum bez swoich kibiców? Zakładam, że Szymon, Szymonowi chodziło o to, że rozpoczynasz dyskusję z bardzo dyskusja. Po meczu mnie, mówiąc, że nie przyjdzie. Dla mnie nie przyjdzie szantaż szamek. nie jest elementem normalnej dyskusji. Ja nie tego nie odbieram jako szantaż. szantaż i czytam sobie tutaj, słuchajcie, spojrzę aż Mateusz Stankiewicz, bardzo taki ciekawy profil na X-ie, radcy prawnego, który bardzo merytorycznie podchodzi do takich kwestii, bo prawnie, prawda? Jakie są możliwości odwołania? A w ogóle nie, Wisła, Roman wygłania. jest, jest oczywiście, osób, że jest. Dwie ścieżki, co najmniej można to spokojnie. Okay. Załatwić. Są dwie bez ścieżki. Bez Jedna nie jest będzie. niezależna od Wisły Kraków, rozumiesz? Czyli może rzecznik prawa związkowego, tak, albo rzecznik tak. dyscypliny, albo zarząd PZPN-u może doprowadzić do no tego, oczywiście. że kara jest Ale zniesiona, Wiesz, a druga ścieżka zależy od tak. Wisły, wnioskujesz do rzecznika prawa związkowego o, o ponowne rozpatrzenie tej sprawy i do momentu wydania decyzji, okay. jakby. Zawieszenie... Zawies Wyszenie, zaznania, wykonanie i wykonania. Tak Teraz co prawda, że chyba piszę, o wiesz o wypowiedziach prezesa takich. Czyli mi tylko o to chodzi Roman. Okay. Ja się zgadzam. Święto wszystko, co, co, ale prezes. No, o, o co ma walczyć królewski? O swój klub i swoich kibiców, tak? to, to, to z tego punktu widzenia. Ja to rozumiem, że on walczy o swój klub i swoich kibiców. No, to niech teraz Kulesza powalczy o skutecznie, żeby to było święto kibicowskie też, a nie święto działaczowskie. Przykro, tak? przykro mi jest to powiedzieć, ale niezależnie jaka decyzja zostanie w tej sprawie podjęta, chociaż spodziewam się jaka zostanie podjęta, to będzie to duży cios w organ podejmujący tę decyzję, czyli PZP. PZP oberwie, niezależnie od tego, jaką decyzję podejmie. Dlaczego? Bo jeżeli nie wpuści, no to. Dobra, nie muszę tego tłumaczyć. Co się, co się <laughs> wtedy wydarzy, a jeżeli wpuści, to pokaże, że tak naprawdę zakazy, które daje, te kary, to, to nie ma żadnego znaczenia. To przecież to jest tylko kwestia, tak jak ty to nazwałeś to, szantażu, wielkości klubu, bo to jest Wisła Kraków i yy, ogromna społeczność kibicowska, na pewno wszyscy się z tą wisłą Kraków liczą. Ale gdyby to był przykładowo, no nie wiem, nie chcę tutaj żadnego oburzeń. Okej, okay. no, nie, 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 niech to będzie niech to będzie przykładowy klub Ryślaski, który w którym kiedyś miałem okazję pokopać sobie piłkę pod warszawska gmina. Ryślaski jest w finale pucharu polski. No nie, no nikt się nie będzie przejmował w tej sytuacji. To nieco kibice Ryślaski zrobili, ale to... <laughs> no właśnie, ale no, no taka jest prawda, jest to przekonanie, że prawo powinno w jakiś sposób, w jaki sposób prawo powinno obowiązywać. Jeżeli jest kara, to nie wysokość kary, tylko jej nieuchronność powoduje, że ktoś pewnych rzeczy nie robi. Tak, Bo nie że zawsze jest, uczono na podstawach a ja prawa. Zgadzam się z tobą. Tylko Więc, to jest. Ale za zastosowanie to jest tak złej kary. Oczywiście. Ale to już, ale już to dlatego mówisz. Już ją zastosowano. zastosowano. Ale druga sprawa, zobaczcie, mnie aż zastanawiało, jakie są, bo ja lubię z punktu widzenia prawnego zawsze każdy przypadek rozważyć jako no, absolwent Wydziału Prawa. E, sobie patrzę na to. Ja nie jestem praktykującym prawnikiem, więc też nie znam e, jakby dróg. Ale Dlatego... też, cię, też się uczono, że nieuchronność kary jest kluczowym elementem. Absolutnie. Natomiast zobaczcie, ile PZP. Zgadzam się z tobą. Dlatego jak podejmujesz karę jako komisja dyscyplinarna, mm. to miej w sobie jakby pomysł na to, żeby ta nieuchronność była rzeczywiście dotkliwa. Mm. Rozumiesz? Mm. A jeśli e, scenariusz... To, no, 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 dotkliwość niż nieobecność na finał. No i teraz tak. I zobaczcie, ale zobaczcie jaki regulamin... Zaskoczyło mnie, ile jest dróg rozwiązania, bo ja się spodziewałem, że będzie bardzo ciężko, nie prawda? Są furtki, mu A tych furtek jest, tak, jest w wpisanych ja przepisy PZPN-owskie. Ja Słuchaj, no prawnik to pisze... No, że oczywiście z, z przyjemnością. Ja, ja uważam, że on pokazuje, że jest ścieżka przez Wisłę, ale jest ścieżka w ogóle niezależna od Wisły. PZP zostawił sobie tyle możliwości zarządzania tą sytuacją. A troszeczkę, wiecie co? Na koniec, ja nie jestem za tym, żeby jakby po co jest futbol dla kibiców. No ten królewski naprawdę walczy w tej pierwszej lidze o obecność swoich kibiców na meczach wyjazdowych. I teraz to, to jest trochę Inny wątek też w dyskusji o kibicach, Wiesz, którzy nie są ale w dla niego to, Ale, ale dla nie, niego to, to już nie jest powiązane bezpośrednio. W, w wiesz, co ten prawnik pisze, bardzo rozumny. No, tam nikt nie reaguje, a tutaj reaguje, bo to jest finał pucharu. Brawo. Polski. Czyli to, co myślisz. To już Stankiewicz. Runieć, tak? Powiedzmy sobie, mhm. słuchajcie, jak ktoś chce obserwować to konto, to ja zachęcam właśnie do takiego no. konta merytorycznego, jeśli chodzi o platformę X, który pewnie te aspekty prawne tam porusza nierzadko, nie prawda? I teraz, I teraz tak. On w ogóle na przykład zastanawia się, bo część mediów też podawała w pierwszym momencie, że przez to, że Pogoń jest gospodarzem, ale, tak, to, to ale to, to okazuje oczywiście. się, że z jego wywodu, że to nie ma znaczenia. Bo i tak dla obu klubów, i dla Pogoni, i dla Wisły jest to mecz wyjazdowy de facto w sensie kibicowskim i tak dalej, i tak dalej. Czyli wyjaśnia sprawę od A do Z. Natomiast jak powinien wyjaśnić tą sprawę od A do Z PZPN? Powinien po pierwsze celebrować swoje rozgrywki. Że to jest pewien problem związany z finałem. Finał Pucharu Polski 2 maja na Stadionie narodowym to nie byłaby... Tak, kolejny finał, kolejna afera, taka czy inna, to prawda, że właściwie co finał, to jest jakaś burza związana z okolicznościami. Ale jeszcze dookoła. nie bierzemy pod uwagę jednego czynnika, myślę, że on może być kluczowy. Za chwileczkę jeszcze będzie musiała się na temat tej imprezy masowej wypowiedzieć policja oraz administracja, no rozumiem, że, że miasta stołecznego Warszawy. I. Te transparenty, które już się pojawiły, tak. sugerujące, że nie będzie specjalnej miłości. Tak, Najdelikatniej no, e, okay. Tak, tylko adaro, agranicy, Ale łamuje nie ale nie. Ła rymuje się z tym słowem, które było na tym transparencie. Okay. Okay. Ale nie, no, to są wiesz, jakieś zapowiedzi po prostu bandyckich, chuligańskich. Oczywiście. Ekscesów, oczywiście. Ale oczywiście, po co są te zapowiedzi? No po to są zapowiedzi, żeby ktoś podjął decyzję, żeby się ugiął pod tą presją i e, nie chciał, żeby Zamykamy. w środku majówki mm -hmm. w Warszawie e, była jakieś gonitwy po mieście i po prostu ataki fizyczne. Yeah. Nie wiem, czy ktoś się podejmie, czy policja się podejmie zabezpieczenia takiej imprezy i jak zamierza to zrobić. Stadion Narodowy, z tego co pamiętam, kiedyś był, chyba do tej pory nie odbył się jeden Super Puchar Polski, prawda? Tak, w legia, legia, legia Wisła. Z tego powodu, że policja zapewniała, że przy, w przypadku tak dwóch zwaśnionych grup nie ma szans zabezpieczenia. Oczywiście no ale to się, się okazało pseudorą, bo no, historia no, Pucharu ale Na tym transparencie nie było żadnych wulgarnych słów, tak, więc możemy je po tak. prostu przytoczyć. Ten transparent i napisanie na 2 maja 0 litości, będą łamane krakowskie kości, tak? Mm. Trzeba też kibicom, którzy być może nie śledzili całej sprawy troszeczkę wprowadzić kontekst merytoryczny czy, czy, czy historyczny, doszło do tragicznej, tragicznego to jest zdarzenia. Kryminalna już. Tak, to jest kryminalna, doszło do tragicznego zdarzenia w miejscowości Radłów, tak, gdzie był organizowany turniej kibicowski unitarnów, zaprzyjaźnionej z Wisłą Kraków. Mam nadzieję, że niczego nie mylę, ale podczas tego oczywiście doszło do tak zwanego starcia, ustawki, jak zwał, tak zwał. Zgin Zginął człowiek, zginął człowiek związany ze środowiskiem kibicowskim, i od tego momentu, a wydarzyło się to jesienią ubiegłego roku Chyba nawet latem. Tak, latem, jesienią hmm. na wszystkich stadionach zaczęły się pojawiać transparenty namawiające do bojkotu kibiców Wisły Kraków. To, co się dzieje w pierwszej lidze, jest trochę rezultatem tego bojkotu, bo kluby znowu bojąc się pewnych zajść, bojąc się pewnych sytuacji, wolą wybrać rozwiązanie dla nich bezpieczniejsze. Takim się wydaje. Czyli po prostu z jakiegoś błahego powodu remontu, nieczynnej klatki schodowej albo czegoś innego, malowania płotu, po prostu powiedzieć, że nie wpuszczają kibiców gości. I to uchodzi na sucho, co zgadzam się z Jarosławem Królewskim, jest patologią i wypaczeniem rywalizacji sportowej, bo kibice mają prawo być ze swoimi, ze swoimi piłkarzami. Natomiast tutaj sprawa eskaluje do rangi kwestii narodowej, bo rzecz będzie miała miejsce na Stadionie Narodowym. Łukasz Wachowski zapowiadał, że wtorek, środa, więc być może w przyszłym tygodniu poznamy już tę decyzję dotyczącą udziału, bądź nie, kibiców Wisły Kraków w finale Pucharu polskiego. Normalnie na koniec tego programu mecz weekendu wybieramy, ale mam wrażenie, że już je omówiliśmy, tak? Czy oprócz Lecha z Pogoniem i Legii z Jagielloniem macie tutaj coś do dodania, coś do, do rzucenia? Czy nie no, no ruch, ruch, pusz prostu, ruch puszcza. Ruch puszcza. I, ruch puszcza i tutaj nie ma się co śmiać, moim zdaniem takie mecze naprawdę mają swój urok, bo one są meczami o bardzo dużą stawkę. mogę ja, to prawda. E, więc ja mogę tego z strony jeszcze <laughs> dwa hity angielskie dorzucić United, Arsenal i Brighton. Przepraszam, Manchester United, Liverpool, Liverpool i Brighton Arsenal. Chociaż tak. United, Liverpool, generalnie zazwyczaj te mecze są nudne. Przecież ostatnio 4-3 w Pucharze Anglii. Tak, on... ale było 4-3 w Pucharze Anglii, to trochę mnie nastraja. No i było te 4-3 z, z, z Chelsea, tak? Teraz, Ech... Tak, no no tak. No, możemy stwierdzić niemal z pewnością, że będzie dużo strzałów na bramkę Manchesteru United. w salach na kapitanie. <laughs> Może nawet po trójnym. Tak? Ostatnio w salach miał a, 12 strzałów z Brighton. Mm -hmm. Rekord sezonu taki indywidualnie w liczbie e, strzałów. Więc e, to są nasze mecze weekendu. Krzysztof Marciniak, dziękuję. Kanal Plus, Roman Kołtań, Prawda w Futbolu, dziękuję. Szymon Borczuk, TVP Sport. Bardzo dziękuję. wam panowie dziękuję wam też za aktywność na czacie. Dziękujemy. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz pod naszym wideo i dobrego, słonecznego takiego piłkarskiego weekendu wam Życzymy. Do zobaczenia.